O, widzę, że spora grupa jest ze mną. Witam serdecznie na webinarze przeznaczonym specjalnie właśnie dla Was, Ani, w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość. Zanim się przedstawię, to jednak chciałabym kilka technicznych spraw rozstrzygnąć. Słuchajcie, powinniście mnie widzieć, powinniście mnie słyszeć. Pytanie, czy tak jest? Ja uspokajam. Ja Was nie widzę, ja Was nie słyszę, ale możecie pisać razem ze mną na czacie, który jest na dole. Więc jeżeli widać i słychać, to proszę dajcie znać, że jesteście w tym momencie przed komputerem i że wszystko ok. Ania, witam serdecznie, fantastycznie. Ania, skoro pierwsza się wywołałaś, to bardzo proszę podpowiedz mi nuc numer 2. To jakie to są rejony? Może jeszcze ktoś? Beata, widzę, coś pisze. Beata z Legnicy. I Joanna jest, super. Fantastycznie. Głogów. Okej. No nie byłam jeszcze w tamtych rejonach. Ale wszystko przede mną. Dobrze, widzę, że część osób pisze, to znaczy, że jestem słyszalna. Witam serdecznie. Renata. Super. Asia również. Widzę, że miejscowości się powtarzają, ale jakby jest to naturalne, prawda? Bo jesteście jednym rejonem, dlatego tak też będzie. Zapewne znacie się nawzajem. Aleksandra, to więc dobrze, to ja przejdę oficjalnie do przedstawienia się i chciałabym prosić o mówienie mi bezpośrednio po imieniu. Słuchajcie, witam Was, mam na imię Sylwia i witam Was z województwa śląskiego, z miasta Tychy. Ciekawe jak u Was pogoda, bo u nas się robi coraz ładniej, a to dobrze, bo to świadczy, że możemy nie mieć problemów z siecią. Jadwiga również. Super. Głogów znowu. Grębocice. Ok. Wąsocz. Rozumiem. U Was też słoneczko. No, z jednej strony to fajnie, a z drugiej strony może chciałoby się na dwór, ale być może jesteście na dworze ze sprzętem. Ja jestem z Wami tutaj. Świetnie, słuchajcie, bardzo się cieszę, że słychać, widać. Pogoda nam na razie dopisuje. Mam nadzieję, że również pogoda ducha nam tu będzie dopisywała. Zanim zaczniemy, z Legnicy Agnieszka również pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, zanim zaczniemy z sedno sprawy, to kilka spraw organizacyjnych jeszcze oprócz mojego dźwięku i tego, że mnie widzicie. Mam nadzieję, że widzicie również prezentację. To jest pierwszy slajd. Informuję nas tylko, dlaczego tutaj spotkaliśmy się i w ramach jakiego projektu. Natomiast słuchajcie, plany są następujące. Po pierwsze powiem o tych czasowych planach. Czyli mamy spotkanie od godziny 17.00. I to spotkanie będzie trwało w sumie do 21.00. Przy czym od 17.00 do 20.00 podglądam, słuchajcie, ja czasami będę mówić, ale będę się starała śledzić to, co piszecie na czacie, więc czasami mogą mi myśli uciekać. Przepraszam bardzo. Tak podglądam Ania Górę, czyli rozumiesz zwicowość. Witam. Słuchajcie. Od 17 do godziny 20 mamy 3 godziny pracy warsztatowej. I chciałabym, żeby to była taka praca, kiedy... No ja muszę mówić, prawda? Będę mówić. Ale chciałabym, żeby to były warsztaty, a nie tylko patrzenie się na ekran, bo po 3 godzinach niestety, ale możecie już spać. Słuchajcie,
po godzinie 20, od godziny 20 do godziny 21 jestem tutaj dla Was, pełnię takowy jak dyżur jakby. Słuchajcie, kochani, i w tym czasie jestem do Waszej dyspozycji. To znaczy, jeżeli będziecie mieć problemy... Ania, coś się zawiesiło, to zaraz o tym też powiem. Jeżeli będą jakieś problemy w sensie projektów, coś trzeba będzie jeszcze raz obgadać, powtórzyć, a może wpadnie Wam po drodze pomysł na wygenerowanie zupełnie czegoś nowego, to ja jestem do Waszej dyspozycji. Natomiast, no, tak się umawiamy. I teraz tak, będziemy pracować do 20, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było takiej króciutkiej przerwy technicznej na mniejsze, większe sprawy, na naładowanie akumulatorów, na zagospodarowanie na nowo kubka i tego, co jest w środku. Na razie herbata, ale potem może kawa. Dobrze. Widzę, że tutaj mamy gościa. Mamy gościa. Bardzo nam miło, gościu. Dobrze, widzę, że się pojawił nasz operator z mistrzów kodowania. Bardzo nam miło, super, witam serdecznie. Również. Dobrze. Jeżeli coś o czymś nasz mistrz kodowania chciałbyś może przypomnieć, powiedzieć, to bardzo chętnie, proszę bardzo. Słuchajcie, a jeszcze podpatruję. O proszę, ja widzę, że wy to się znacie wszystkie chyba ze sobą, bo widzę, że się witacie, to bardzo fajnie. Ciekawe, czy siedzicie w jednym miejscu, czy czy jednak w różnych. Super. No słuchajcie, cieszę się, widzę, że to dobrze wróży na dzisiejsze spotkanie. Tym bardziej się cieszę i mam nadzieję, że chociaż na chwilę będę mogła dołączyć do waszego grona. Okej. Słuchajcie, no to ramy czasowe mamy omówione. Tą przerwę zrobimy sobie mniej więcej gdzieś tam w połowie. Ania tutaj pisze, że w różnych miejscach. Popatrzcie, jaki ten internet, cudo świata. Można siedzieć w różnych miejscach, a mieć wrażenie, że jest się razem. Super. Słuchajcie, ta przerwa to będzie jakieś 10-15 minut, ale to wszystko zależy od tego, jak będziemy pracować. Zdarzało mi się prowadzić webinary, kiedy w ogóle nie było przerwy, ponieważ tak weszliśmy wszyscy w projekt. Natomiast, no, tak jak mówię, zobaczymy. Mam zaplanowane działania, aktywności. Zobaczymy, jak nam to sprawnie i szybko pójdzie. Słuchajcie, no to teraz co do aktywności. No właśnie. Spotkaliśmy się dzisiaj na webinarze, który w tytule ma malowanie. Malowanie tym niebieskim przyjacielem. Właśnie, tym takim fajnym. I słuchajcie... Skoro to mają być zajęcia praktyczne, czyli warsztatowe, to ja mam pytanie do Was. Pierwsze, czy macie tablet ze sobą? Ja jeszcze, wiecie co, podglądam, jak się zalogowałyście i widzę, że zdecydowana większość korzysta z komputerów. Ale widzę Joanna, mam Joannę, która również chyba która korzysta z telefonu i mam Jadwigę, która prawdopodobnie używa tabletu. Jeżeli jesteście dziewczyny, to potwierdźcie. Joanna, czyli telefon. Dobra. Słuchajcie. Z telefonu, okej. Ja mam pytanie, czy wszyscy jesteście w stanie korzystać z tabletów? Czy macie te tablety? Czy możecie z nich korzystać? Zaraz powiem, jaka aplikacja, ale jeżeli nie będzie, to spokojnie, zaraz to ogarniemy. Już mam pierwszą informację, że nie. Dajcie mi proszę informację. Kto ma tablet i kto może korzystać, pisze tak. Kto nie ma przy sobie, to mi pisze nie. Muszę się rozeznać. Musimy jakoś to sobie zorganizować technicznie. Ok, czekam jeszcze. Joanna, tym bardziej wielkie, nie wiem, ukłony, że mimo, że wakacje, to tu się łączysz z nami. Jak najbardziej
Popieram, że na wakacje tabletu się nie zabiera, co najwyżej komórkę, bo czasami można się zgubić. I ja również w tym roku wychodzę z tego założenia, więc biorę tylko komórkę, tym bardziej, że jadę, że tak powiem, na łono natury. Ania, jeżeli jesteś w stanie, to proszę podładuj. Ja myślę, że możesz pracować równocześnie na kablu, więc spokojnie. No, wszystkie mamy wakacje, tylko wiecie, no niektórzy jeszcze są w domu, a niektórzy już na wojażach. Podbijają świat, Polskę. Dobra, słuchajcie. Więc jeśli chodzi o tablet, to mniej więcej się rozeznałam. I teraz tak. Kto ma tablet, świetnie, będzie dzisiaj ze mną pracował, już podpowiadam, na aplikacji Blockly. Myślę, że ta aplikacja jest zainstalowana. Ona była instalowana w pakiecie na szkoleniach stacjonarnych, więc myślę, że jest, ale gdyby nie było, kochani, to myślę, że to jest ten czas, kiedy ja będę jeszcze techniczne sprawy dogrywać, żeby ją zainstalować. Aplikacja Blockly daje taką możliwość tworzenia skryptów, generowania tych skryptów i nawet ich zapisywania, żeby już były w momencie, kiedy otworzę po raz kolejny. I uwaga, bez konieczności posiadania tego niebieskiego stwora. Ja przypuszczam, że kto na wakacje nie zabrał tabletu, to rozumie, że robota też nie zabrał. Mogę się również obawiać, że część z Was nie ma robotów. Dajcie mi proszę znać, czy ktoś ma w domu robota, czy wypożyczył sobie go ze szkoły, a może ma własny, dobra? Proszę ręka w górę, że tak powiem, kto ma robocika. Chodzi mi o Dasza. Będziemy malować, będziemy się bawić Picasso i różnych słynnych artystów, więc chodzi nam o jeżdżącego Dasza. Beata, wygrywasz, normalnie masz go, super. Słuchajcie, reszta się w ogóle nie przejmuje, że go nie ma, poradzimy sobie bez, natomiast Beatka, jesteś moją prawą ręką, cała reszta jest moimi również prawymi rękoma, tyle ile mam, tyle dzisiaj wyciągam dla Was, ale chciałabym, jeżeli jest taka możliwość, Beata, jeżeli na razie mam potwierdzenie, że tylko Ty masz robota w domu, to chciałabym, że to, o czym ja będę tutaj mówić i skrypty, które będziemy generować, żebyś testowała również razem ze mną, potwierdzała albo zaprzeczała ich działalność, ich działanie, przepraszam, i ewentualnie będziemy modyfikować. Ok, natomiast co robi cała reszta, słuchajcie. Cała reszta, wszyscy, którzy mają tablet i mają aplikację Blockly, będziemy zapisywać, pokażę, jak się zapisuje projekty, będziemy je zapisywać w Blockly. Chodzi o to, że później, jak wrócicie do szkoły, podłączycie sobie robota pod tablet i uruchomicie daną aplikację, dany program w aplikacji, przepraszam, i macie gotowca. Będziemy sobie również je nazywać tak, żeby Wam potem było łatwo to spamiętać i we wrześniu, jak otworzycie aplikację, to żeby było wiadomo, czego ona dotyczy. Nie ukrywajmy, słuchajcie, 2 miesiące spokoju, ciszy, to jesteśmy w stanie zapomnieć, więc postaramy się to zrobić tak, żeby było dobrze. Co robią osoby, które korzystają z telefonu, czyli Joanna? Joanna, print screena z telefonu potrafisz zrobić? Chociaż, Joanna, i słuchaj, nie wiem, gdzie wojarzysz, super, ale tak sobie pomyślałam, że Ty możesz sobie na telefon ściągnąć Blockly. Jesteś w stanie? Myślę, że tak. Jeżeli byś miała go na telefonie, ja wszystko, co będę robiła, będę również głośno omawiać, więc nawet nie patrząc na ekran, jesteś w stanie z nami generować skrypty. Okej. Joanna, więc umawiamy się tak, że masz dwie opcje do wyboru. Albo robisz print screeny kodów, które będziemy generować w Blockly, czyli print screeny ekranu, który za chwilę zobaczycie. Ewentualnie, Joanna, jeżeli jesteś w stanie i możesz ściągnąć, to
Blokli byłoby super, bo już byś miała gotowca zapisanego. Również potem z komórki możesz sterować. Pytanie zasadnicze oczywiście, Joanna. Jak pogoda nad morzem? Wszystkich nas to ciekawi, bo nasze, czy to jest nasze polskie? Pięknie. Czy to jest nasze polskie morze? Super, to fantastycznie życzę Ci tej pogody jak najdłużej, bo wiemy, że nasze polskie morze lubi zaskakiwać, ale ja je nawet uwielbiam wtedy, kiedy leje, jest pochmurno, zimno, wieje wiatr i są sztormy, więc nawet w taką pogodę uwielbiam nasze morze. Wisełki. Mnie nie mówi to, ja tak, z dziećmi to tak bardziej centralnie. Okej, okay, fajnie. Joanna, czyli my tutaj jesteśmy już opanowane. Jeszcze nam zostaje Jadwiga. Jadwiga, czy jesteś z nami? Daj znać, bo widzę, że jesteś na Androidzie, czyli na tablecie. Joanna, jeżeli jesteś... Nie Joanna, tylko przepraszam, nie Joanna, tylko już, Jadwiga. Jadwiga, jestem. Dobra, Jadwiga, jesteś na tablecie, czyli rozumiem, że masz blokli i również fajnie by było, gdybyś pracowała z blokli. Ja będę, tak jak powiedziałam, wszystko mówić krok po kroku. Możesz w sumie sobie okienkami przerzucać, tak żebyś widziała to, co ja robię. Nasze tempo pracy będzie dość wolne, także myślę, że spokojnie wszystko ogarniemy. Słuchajcie, teraz tak, czyli techniczne sprawy jeszcze, tak myślę, co tam jeszcze z tych technicznych? Chyba już wszystko, czyli wiemy, jak sobie radzić. Kto jest na komputerze, za chwilę pod ewentualnie, ale nie, kto jest na komputerze, to ma tablet na kolanach, więc tu sprawa ogarnięta. Z telefonem u Joanny też, a u Jadwigi myślę, że również Jadwiga sobie poradzi. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Zdarzają się czasami problemy techniczne. Mimo słonecznej pogody wiadomo, że internet czasami zawodzi. Nie wiem, albo samolot przeleci, albo UFO gdzieś tam. Oczywiście żartuję sobie teraz, ale różne się zdarzają sytuacje. Czasami są to sytuacje gdzieś po waszej stronie, ale czasami są to sytuacje po mojej stronie. Ja będę się starała śledzić na bieżąco to, co się dzieje tutaj na czacie. Jeżeli zdarzy się sytuacja, kiedy zanikam, jeżeli zanika obraz, to umówmy się, w sensie mój obraz, czyli kamera, tak? Hej, jeżeli tu mnie nie widać, ale słychać, to umówmy się, że jest ok i idziemy dalej. Ale jeżeli przestanę być słyszalna, będę przerywać, to proszę zgłaszajcie mi, bo ja wtedy będę sobie sprawdzać tutaj moje parametry. Jeżeli zobaczę, że rzeczywiście spadły, to będę się starała coś restartować, dobrze? Natomiast u Was podobna sytuacja. Jeżeli u mnie będzie wszystko ok, a po Waszej stronie będą problemy z siecią, spokojnie nie stresujcie się tym, że ktoś Wam czegoś nie zaliczy, tylko wyjść sobie z pokoju i zalogować się raz jeszcze. Jeżeli te problemy z siecią będą się zdarzały bardzo często, to dobrze jest restartować sobie router, nie wiem, jaką macie sieć. No i do przodu. Postaram się, żeby moje tempo było dopasowane do Was. Będę często pytać, czy już, czy może coś powtórzyć. Abyś śmiało, jeżeli jest taka potrzeba, to mówcie, co teraz ewentualnie powtarzać, dobra? Tak, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Proszę Was również o cierpliwość i wyrozumiałość. Jest nas spora grupa, z czego się bardzo cieszę, ale czasami bywa tak, że u jednej osoby jest problem techniczny i chciałabym wtedy chwilkę poczekać, żebyśmy potem znowu szli razem. Dlatego proszę o taką cierpliwość i wyrozumiałość, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, to spokojnie poczekamy, dobrze, aż wszyscy będą i pójdziemy do przodu. Pamiętajcie tylko o jednym. Ja nie wiem, co się u Was dzieje. Jeżeli Wy mi tego nie napiszecie, czyli nie będzie tej komunikacji, to ja do końca nie wiem, więc skoro nie mam takiego sygnału, to pozwolę sobie po prostu krok po kroczku przesuwać się do przodu. Okej, okay, no to pytania. Właśnie, czy są pytania? Kochani, czy macie jakieś pytania do mnie? Nie wiem.
Czy wszystko jasne? Czy możemy startować z praktyką? Super. Beata, rozumiesz, że robot gotowy, tablet gotowy, wszystko jasne, zaczynajmy wszystko. Super. Świetnie. Dobra, kochani. No to lecimy. Słuchajcie, tak jak widzicie, ekran na razie część mojej prezentacji. Za chwilę Wam uruchomię moją aplikację i będę w niej tworzyć i działać, ale chciałabym tak krok po kroczku. Słuchajcie, dzisiaj w temacie jest rysowanie. I tutaj Wam podałam rzeczy, które Wam będą niezbędne do pracy z tworzeniem jakichkolwiek rysunków, a będą to rysunki geometryczne, ale również takie troszkę niespodziewane rysunki. Słuchajcie i... Ja przepraszam, czasami będę się zapowietrzać, bo będę próbowała tutaj wczytać się, co się pojawia. Słuchajcie, i to, co jest potrzebne, no to jeżdżący robot i aplikacja Blockly. Aczkolwiek, chciałabym, zobaczymy jak z czasem, ale chciałabym Wam pokazać i uruchomić również tą wersję polską, Blockly Fee, nie wiem, czy znacie ją, czy jest zainstalowana, ale wydaje mi się, że powinna być instalowana również na szkoleniach stacjonarnych. Ona ma jedną ważną zaletę, z której cieszą się nauczycielki, nauczyciele, a mianowicie to, że można tam zmienić na język polski. No, ale myślę, że Blockly w języku angielskim również będzie łatwa. Joanna, masz, fajnie. Z racji tego, że dzisiaj nie będziemy, słuchajcie, generować niesamowicie jakichś trudnych projektów, tylko będziemy się jakby poruszać w obszarze kategorii drive, czyli jazda, i tam będziemy się poruszać do przodu, do tyłu i będziemy robić obroty. Myślę, że część takich zagadnień jest Wam na pewno znana i na pewno w tej płaszczyźnie się już poruszałyście, natomiast wbrew pozorom to nasze rysowanie dzisiaj nie będzie do końca takie łatwe i przyjemne. Czasami może sprawiać problemy, o tyle problemy, że wbrew pozorom, słuchajcie, w tym temacie jest strasznie dużo dydaktyki. Dydaktyki, czyli teorii o kątach. Nie do końca jest to takie łatwe jeszcze w 1-3 klasach, no ale myślę, że krok po kroku damy radę. Aha, Joanna, stop klatka, super. Dobra, słuchajcie, oprócz robota i aplikacji na tablecie zainstalowanej, niezbędne do rysowania jest oczywiście arkusz szarego papieru, pisak i taśma malarska. I teraz słuchajcie, już tłumaczę po co. Jeśli chodzi o pisak i taśmę, to jak się domyślacie, chodzi o łatwe i szybkie przymocowanie pisaka w taki sposób, żeby robot poruszając się rysował tym pisakiem. Nie wiem, czy kojarzycie takie niebieskie nakładki, akurat nie mam przy sobie, nie mam, z Lego na te nasze nogi na przykład, albo uszy. I ja swojego czasu również generowałam z dzieciakami, zwaliśmy z Lego taki otwór, w który się wkładało pisak. Było to technicznie nie do końca dobre rozwiązanie, ponieważ to musiał być pisak ten mocno taki gruby i bardzo dobrze piszący, ponieważ nie było żadnego nacisku z góry, więc ten pisak rysował bardzo delikatnie. A kiedy położymy robota na podłodze i przymocujemy, już tutaj pożyczę coś od mojej córki, słuchajcie, jeżeli przymocujemy robota w ten sposób, ja najczęściej go dokładnie tutaj przyklejamy, tylko że on musi być położony na papierze, musi być skówka otwarta i kiedy leży na podłodze, muszę sobie przymocować go tak, żeby pisak mi dotykał powierzchni kartki. Co do mocowania i w którym miejscu, to będziemy się tym zajmować przy szczególnych rysunkach. No i słuchajcie, arkusz papieru, już Wam podpowiadam. Starsze dzieciaki, starsze tu mam na myśli czwartą klasę, im wystarczał jeden arkusz przymocowany do podłogi, to jest ważne. Kleiliśmy sobie również taśmą na brzegach. Natomiast dzieciaki z 1-3, z racji tego, że nie do końca jeszcze potrafią przewidywać pewne zdarzenia,
przewidywać odległości, które pokonuje robot. Jeżeli nie chcecie mieć na pięku z paniami sprzątającymi albo nie chcecie zamazywać pisaka z podłogi, to radzę Wam w klasach 1-3 nie żałować papieru i przypiąć nawet 4 arkusze, połączyć ze sobą i na podłodze przypiąć te 4 arkusze. Innym rozwiązaniem, słuchajcie, jest również wykorzystanie, jeżeli jest ciepło, jeżeli macie taką przestrzeń, gdzieś tam jakąś wylewkę betonową, ale dość gładką i prostą, to możecie kredę przypinać. Tylko uwaga, to też jest w miarę niebezpiecznie, trzeba uważać, po czym jeździ robot. Wiem, on ma takie kółeczka, nie wiem, przetestowałyście, że te kółeczka czasami lubią zbierać różne paproszki z naszej podłogi, więc różne rzeczy już wyciągałam. Dlatego jeśli chodzi o beton i o kredę, to trzeba uważać, jaka to jest przestrzeń, dobrze? Okej. Witam Małgosia, witam serdecznie. Jeżeli dołączyłaś szybciutko, słuchaj, dopiero zaczynamy. Jeżeli masz możliwość, Małgosia, to prosiłabym o uruchomienie tabletu. I za chwilę stujemy. Na razie tłumaczę tylko, co będzie nam potrzebne. No dobra, czyli materiały, które są nam niezbędne, widzicie wtedy teraz na ekranie. No to możemy, słuchajcie, zacząć. Ja jeszcze, słuchajcie, teraz tak, zaraz zrobimy teścik, a ja już w tym momencie szybciutko podłączam mój tablet z waszymi żeby był, żebyście go widziały. Możecie w czasie uruchomić aplikację Blockly. Dajcie mi chwileczkę, oczywiście to jest sieć, łączę w tym momencie tablet. Okej. Słuchajcie, jeśli chodzi o testowanie, to tutaj bardzo mocno liczę na Beatę, tak? Jeżeli nie pomyliłam imion Beata, która ma tablet również przy sobie. Natomiast już. Natomiast ja nie będę miała też takiej możliwości, żebyście obserwowali, jak mój robot jeździ po podłodze, ponieważ jestem tutaj podłączona, słuchajcie, tablet do komputera, więc musiałabym mieć co najmniej 3 ręce, żartuję. Beata, problem z połączeniem z naszym. Dobra. Słuchajcie, za chwilę Beatka, dwa słowa do Ciebie, a ja mam teraz pytanie. Czy widzicie, słuchajcie, czy widzicie mój pulpit, a na moim pulpicie widzicie mój tablet? Z boku jest jeszcze takie okienko z zielonymi elementami i to okienko służy mi po to, żebym mogła się teraz z Wami komunikować i widzieć to, co piszecie na czacie. Okej, widzę, że tak, fantastycznie. Dobrze, bo ja teraz nie widzę okienka z ClickMeetingu, dlatego jeżeli pojawią się problemy techniczne i tak jak powiedziałam, stanę się niesłyszalna, piszcie mi na czacie, bo teraz czat jest jedyną drogą komunikacji z Wami, dobrze? Beata, dobra, super. Beata, problem z połączeniem z Daszem. Jeżeli problem pojawiał się wcześniej, Joanna nie widzi pulpitu. Joanna, ty jesteś na komórce, prawda? Spróbuj pociągać palcem. Nie korzystałam nigdy z komórki. Przyznaję się szczerze. A spróbuj pociągać palcem we wszystkich kierunkach. Czy pojawi się to jakieś dodatkowe okienko, czy jakieś dodatkowe opcje? Może coś w widoku. Może coś w widoku. No, spróbujemy sobie jakoś z tym poradzić. Czekajcie. Proszę Was o chwilę cierpliwości. Joanna, jeżeli coś się pojawi na Twojej komórce.
Aha, widzisz tylko mnie. Dobra, to czekaj chwilę. Zaraz podpytam. Joanna, w takim razie trochę cierpliwości i już spróbuję tutaj coś ustalić. Reszta bardzo proszę, słuchajcie, uruchamiajcie blokli. Joanna, na dole po lewej stronie. Na dole po lewej stronie masz możliwość zmiany widoku. Spróbuj lewy dolny róg. Lewy dolny róg, Joanna. I tam zmiana widoku. Spróbuj pokombinować. Małgosia, dołączyłaś do nas, mówiłam na podspokojnie. Nie musisz mieć robota. Umawiamy się, jeżeli jesteś przed komputerem, a masz tablet, to pracujemy w aplikacji Blockly. Nie musimy łączyć robotów, będziemy nasze projekty po prostu zapisywać w aplikacji Blockly. Czyli one będą i będą gotowe do przetestowania, jak do szkoły. Także na spokojnie. Beata ma tylko jedna osoba, czyli Beatka ma robot, natomiast również mam informację, że jest problem z podłączeniem. Beata, daj znać. Przepraszam Was, że tak się przeciąga, ale to jest ważne, żeby dopracować wszystko i żeby potem szło już wszystko dobrze. Joanna, nie jest to dla Ciebie dostępne. Chwileczkę. Ale to tak na przyszłość też, jeżeli ktoś będzie korzystał z komórki, to ważne jest, żeby ten problem rozwiązać. Joanna, mam kolejną informację, co możesz zrobić. Musiałabyś wyjść. Może tak, Joanna, wejdź w udostępnienia ekranu, menu w górnym lewym rogu, rozwijalne. Joanna, jak nie słyszysz, lewy górny róg, rozwijalne menu, udostępnienie ekranu. Czy masz coś takiego? Małgosia Blockly. Zaczynamy od Blockly, czyli wersji angielskiej. Joanna, teraz do Ciebie. Tam masz udostępnij pulpit na dole. Nie jest to. Nie, nie, nie. W apce na smartfona trzeba się zdecydować, które okno chce się widzieć. Dlatego w tej aplikacji prawdopodobnie w górnym lewym rogu masz jakieś menu rozwijalne. Joanna.
I tam musisz mieć nie strumień wideo, tylko udostępnienie pulpitu. Spróbuj. Joanna, jesteś? W górnym lewym rogu. W menu trzeba wybrać nie strumień wideo, ale udostępnienie pulpitu. Spróbuj poszperać. Jeżeli ci się to uda, daj znać proszę. A ja powolutku zacznę z dziewczynami, dobrze? Niedostępna funkcja. Joanna, jestem w kontakcie z osobą, która na pewno miała telefon w ręku i korzystała z niego, więc jeżeli za chwilę napisze mi jeszcze jakąś możliwość, to zaraz dam znać, dobrze? Natomiast my zaczynamy w takim razie z dziewczynami, spokojnie, ale nie wyłączaj się, bądź z nami. A my zaczynamy, dziewczyny, uwaga, popatrzcie, jestem w Blockly. Joanna, martwi mnie, że nie ma rozwiązania na razie. Joanna, spróbuj jeszcze zrobić, po prostu wyjść jeszcze raz z tego spokoju, z tej aplikacji. Spróbuj wejść w ustawienia aplikacji jeszcze bez jej uruchomienia. Albo uruchom, ale nie loguj się jeszcze. I spróbuj poszperać w ustawieniach. Ma być nie z wideo, a udostępnij pulpit. I zróbmy tak. I nie przejmuj się, że na razie znikniesz nam tutaj. I daj znać, czy to w ogóle coś da radę, dobra? Będziemy czekać na ciebie. A my tak powolutku zaczynamy. Dobra, dziewczyny, mam nadzieję, że jesteście dalej ze mną. I uwaga, zaczynamy od Blockly, czyli uruchamiamy. Uruchamiamy tego stwora. Dajcie mi proszę znać jeszcze, dziewczyny, taką informację. Dobrze? Słuchajcie. Jeśli chodzi o Blockly, to powiedzcie mi, które to były klasy w tym roku szkolnym. W tym ubiegłym już powiedziałabym roku szkolnym. Na razie się nie przejmujcie tym, że ja tu coś mam, ale zaraz to ogarniemy i zaraz to wszystko wyjaśnię. Z premedytacją nie chcę usuwać tego, co tutaj widzicie, bo chcę wam pokazać, jak będziemy zapisywać nasze projekty. Małgosia 1.3, w ogóle 1.3, czy rozumiesz, że prowadzisz może angielski albo coś w tym stylu, tak? Klasa pierwsza, okej, klasa pierwsza, klasa trzecia, jest klasa trzecia, super, klasa pierwsza. Słuchajcie, trzecia. Łączone grupy, ok. Czyli mieszanka i mogą być na różnych poziomach. Klasa druga, klasa pierwsza. Dobrze, słuchajcie, no w takim razie rozumiem, że osoby mające klasy trzecie będą teraz startować z klasami pierwszymi. Pierwsze skoczą do drugich i mamy chyba jedną klasę, jak się nie mylę, drugą, która będzie trzecią. Dajcie mi informację, czy w tej aplikacji Blockly robiliście z dzieciakami. Czy tu projektowaliście. Być może używaliście innych aplikacji. Była to aplikacja Go, być może aplikacja Pad. Dajcie tutaj informację, czy tutaj robiliście. Beata, robiłaś? Fajnie, super, czyli będziemy... Ania nie. Spokojnie, dobrze, słuchajcie, to też jest ważna informacja dla mnie, bo ja będę wiedziała, jak mówić, dobrze, jak, czy pokazywać po kroku, czy przyspieszać. Aplikacja Go. Jasne, Rozumiem, z własnym synem, okej, super. Go, Blockly nie. Słuchajcie, podejrzewam, Beata, super, będziesz tutaj również bardzo pomocna, mam nadzieję, dla nas. Ja tak
Przypuszczam, ponieważ aplikacja Go jest aplikacją, która pomaga sterować i pomaga oswoić się tym naszym dzieciakom z tym, jakie pad właśnie, jakie możliwości mają nasze roboty, prawda? Więc myślę, że ona była przede wszystkim. Natomiast to jest tak, że jak dzieciaki dostają roboty i tablet do ręki, to czasami przez kilka zajęć musi mijać efekt wow, żeby się ucieszyły. No to dobrze, no to w takim razie słuchajcie, wejdziemy na poziom wyższy, czyli aplikacja Blockly. I zaczniemy od początku. Beata, jeżeli będziesz mogła coś podpowiadać, jeżeli będą się tworzyły projekty, będę zobowiązana. Ja się czasami naprawdę sporo od Was uczę. Ja nie jestem alfa i omega, nie wiem wszystkiego. Dużo się uczę od swoich dzieci, ale też od Was, bo czasami czegoś nie przetestuję, albo czasami coś po prostu mnie nie zaskakuje, tak? Więc nie szukam wtedy, nie szperam, ale czasami takie sytuacje zdarzają, więc proszę piszcie. Słuchajcie, rozumiem, że macie ekran na razie taki jak ja, prawie taki jak ja, przepraszam. Słuchajcie, prawy górny róg, macie tutaj kółeczko. Ja Wam pokażę tylko dobrze po kliknięciu kółeczka, ale to już wiecie, bo to kółeczko pojawia się dokładnie w aplikacji Go. Trzeba podłączyć sobie robocika, żeby robocik w ogóle zaczął działać. Oczywiście, wiecie, mój jest niewłączony, więc musiałabym go pstryk. Tak, i teraz zobaczmy, czy wyszło mi. Tak, okej, okay, radio. Słuchajcie, nie dziwcie się, mój mąż ma na imię Radosław, więc mam radia. Dobra, słuchajcie, ja nie będę podłączać, dobrze, ja go wyłączę, bo on to mi będzie w powietrzu gadał i kręcił kołami, więc ja go na razie nie podłączam, tak jak większość z Was. Beata, daj jeszcze znać, czy Tobie się udało podłączyć robocika. Natomiast bez niego sobie spokojnie poradzimy i żeby nie było, że ja to sobie coś testuję, a Wy nie możecie, więc wspólnie z Wami będę robiła to na sucho, a będziecie testować we wrześniu, a ja Wam mogę obiecać, że to działa, a Wy mi musicie zaufać odrobinę. Beata nie, czyli Beatka, okej, czyli rozumiem, że razem z nami tworzysz projekty, a testowanie zostawiamy na wrzesień. Dobra, słuchajcie, z premedytacją zostawiłam tu troszkę bloczków, być może jak jesteście po raz pierwszy, to ja Wam coś pokażę. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, to być może pojawiło Wam się takie okienko i zapytał, z którym robotem będziecie pracować. Jeżeli tak, no to ja sobie wybieram dzisiaj Dasza i być może jesteście w tym miejscu. Co to takiego te puzzle? Ja Was zachęcam w przyszłości na... Tam są bardzo krótkie, proste komendy. Wprawdzie w języku angielskim. Małgosia, jeszcze wrócę do robotów i tabletów. Tak, zgadza się, że w wielu szkołach pojawił się problem połączenia robotów z tabletami. Wiem, że poszła informacja również do szkół, w jaki sposób poradzić sobie z resetowaniem i tabletów, i robotów, żeby to zaczęło działać. Mam informację zwrot również, że od części nauczycieli, że ten reset pomógł i są szkoły, gdzie bez problemu działa. Ale są szkoły, również takie szkoły, w których, którymi ja się opiekuję i wiem, że są u nich problemy. No, ponieważ mam wakacje, więc ja będę próbowała walczyć dalej na wakacjach z tymi podłączeniami, natomiast Was proszę, jeżeli macie taki problem techniczny i dalej jest nieopanowany, to skontaktujcie się z własnym trenerem i poproście go, na pewno Wam pomoże, poproście go po prostu o próbę zreanimowania tego. Ja zabrałam tablety i roboty ze szkół do siebie do domu i będę po prostu z tym walczyć i testować, tak żeby zaczęło działać od września, żeby nie leżało i żeby się nie kurzyło. Renata, u Was był problem, a czy teraz działa? Renata, daj znać, czy teraz działa. Jeżeli działa, to powiedz, co się zadziało, tak żeby wszyscy wiedzieli. Różnie, czyli różne metody. Metodą prób i błędów, rozumiem.
Okej. Okay. Słuchajcie, no nie będziemy teraz tych problemów technicznych rozwiązywać, bo faktycznie jest tak, że na jednych działa, na innych nie działa. To już w ogóle jest szaleństwo jakieś. U Małgosi, że też reset nie pomógł. Małgosia i cała reszta, bardzo Was proszę, kontakt z trenerem i prośba o reanimację. I jest sporo czasu, więc myślę, że spokojnie. Możecie na mnie zwalić, że wysyłam Was do trenerów, dobra? Okej, słuchajcie, wracamy do rzeczy, dobra? Jesteśmy w tym miejscu, część z Was mogła trafić tutaj jakby po pierwszej uruchomieniu aplikacji. I tak jak powiedziałam, to są tak zwane puzzle, czyli samouczki. Ja zachęcam Was z dzieciakami, żeby we wrześniu przejść te samouczki. One są proste, krótkie, one są napisane w języku angielskim, ale oprócz tego, że są napisane, to są opatrzone rysunkami. Małgosia, jak możemy porozmawiać jeszcze ewentualnie, skończy się część warsztatowa o 20, proszę nie uciekaj, to spróbujemy to jakoś ogarnąć, dobrze? Może postaram się coś pomóc. Dobra, słuchajcie, i tak jak mówię, z tymi puzzlami widzicie, że tu krok po kroku będą odblokowywać poziomy, a ja nie chcę teraz bawić się w samouczki, czyli wracamy, słuchajcie, do części projektowej, czyli mamy lewy górny róg, mamy strzałeczkę. Ok, i teraz słuchajcie, jeszcze raz chciałabym, żebyście z tego wyszli, niech będzie strzałeczka. Dobra. To po to tylko, bo ja weszłam w to specjalnie, żebyście nie pogubili się, że nagle pojawia się Wam coś innego niż u mnie. I teraz popatrzcie. Nieważne, co macie teraz na ekranie, na pewno nie macie tego, co ja tutaj mam, ale zaczynamy wspólnie od tworzenia projektu. Jeżeli chcę, żeby mój projekt był zapisany, to muszę to zrobić na samym początku, czyli zdecydować się, że słuchajcie, my zaczniemy sobie po kroczku i my zaczniemy od tych najprostszych rzeczy, czyli to, co jest najprostsze dla dzieciaków, czyli kwadrat. Więc wchodzimy, uwaga. W lewym górnym rogu mamy trzy kreseczki. Trzy kreseczki, widzicie? Wklikam na te trzy kreseczki i teraz znowu pojawi mi się okienko z trzema możliwościami. Pierwsze, puzzle, czyli już wiecie, że tu są samouczki. Drugie, moje projekty. I tu będą projekty, które za chwilę będziecie zapisywać. A ja chcę teraz generować zupełnie nowy projekt, czyli robię, popatrzcie, create new, czyli ten plusik. Teraz mogę sobie na górze nadać nazwę. Słuchajcie, piszemy kwadrat, dobra? Tak jak powiedziałam, żeby nazwa kojarzyła nam się z tym, co będziemy generować. Kwadrat. Kwadrat, ok. I teraz pod spodem macie różnego rodzaju również obrazki, które możecie wygenerować. Zostawmy sobie pusty, czyli ten z plusikiem, dobrze. Przy okazji popatrzcie, blank projekt, czyli pusty, pusty projekt. I w prawym dolnym rogu robimy create. Create, czyli twórz. Klikamy create. I teraz zobaczcie, to jest Wasz projekt. Wasz projekt zawiera tylko jeden bloczek. Możecie go sobie przesunąć w dowolne miejsce. Najlepiej na górze, bo to jest ten początkowy. I pierwsza informacja jest taka, że bloczek, który widzicie, nigdy nie zostanie usunięty. Nigdy się go nie da usunąć. To jest bloczek, który odsyła mnie do startu. When start, czyli kiedy start. A gdzie jest przycisk start? No, tu na dole, w lewym dolnym rogu. Słuchajcie, jeżeli na pewno pracowaliście na Scratchu Juniorze, a być może pracowaliście na Scratchu, więc tutaj, że tak powiem, skojarzmy to z zieloną flagą, prawda? Jest początek i ten początek, żeby uruchomić, to właśnie muszę tutaj ten zielony przycisk. Niech to będzie nasza zielona flaga. Dobra, słuchajcie, chciałabym skonstruować, chciałabym, żeby mój robot narysował kwadrat i chciałabym, żeby ten kwadrat był narysowany ruchem ciągłym. Ruchem ciągłym. I teraz tak, uwaga, ja na chwilkę Wam przełączę na prezentację. Teraz powinniście widzieć prezentację. Tada. I dwa takie kąty, czy je widzicie? Mam nadzieję, że tak. I teraz słuchajcie, no jak to kąty powinny być ostre? Zobaczcie, na pierwszym rysunku jest ostry kąt, w rysunku niestety nie ma ostrego kąta.
I to jest ta sprawa techniczna, która jest bardzo ważna do ogarnięcia z dzieciakami. Ja wam ją wyjaśnię, a wy nie będziecie tłumaczyć dzieciom, ale robicie po prostu to metodą prób i błędów. Dobra, i teraz tak, słuchajcie. Jak nasz robot się porusza, bo to jest ważne. Nasz robot, nasz robot, ja specjalnie pokazuję jego brzuch, dobra? Nasz robot, weź na przykład, nasz robot wykonując obroty, a to też zależy od tej aplikacji, ale na razie jest w Blockly, więc będę się odnosiła do Blockly. Więc nasz robot, który wykonuje obrót w lewo albo obrót w prawo, to on wykonuje obrót ze swoim środkiem jakby obrotu, tak? Czyli mówi, to go pokażę. Może. Czy jest czerwona kropeczka? Jest. Słuchajcie, ten wierzchołek często jest tutaj pod brzuchem. Tutaj pod brzuchem, czyli to jest ten punkt obrotu, czyli teraz uwaga, jeżeli ja przypinam, bo ja sobie najczęściej z dzieciakami przypinam, nie wiem czy widzicie, teraz skówkę włożę, żeby dobrze było widzieć, widzicie, czerwone, często przypinam sobie na nodze, bo tak jest wygodniej i teraz zobaczcie, kiedy mój robot robi obrót, no i to nawet jest dobrze pokazane, jak myślicie, czy ten obrót będzie obrotem z kątem, czy to będzie jednak obrót i ten kąt zaokrąglony? Myślę, że łatwo do tego dojść, prawda, że jeżeli ja narysuję projekt ciąg to będzie ciągły ruch, czyli uruchamiam i projekt rysuje mi cały kwadrat, jeżeli pisać przyczepię tutaj, to moje rogi w kwadracie będą wyglądały dokładnie tak, jak na drugim obrazku. Czyli będą miały zaokrąglone rogi. Co zrobić, żeby w miarę były ostre? No jest szansa, żeby przy tym pisać w jakiś sposób tutaj, ale jest pewna trudność, aż zobaczcie. Głowę, chyba, że coś takiego krótkiego jesteście w stanie kredkę świecową przyczepić, to wtedy będzie to jak najbardziej działało. Kosem prawie, że taki jak być powinien, ale też nie do końca idealnie wychodzi, więc umówmy się tak, że my sobie będziemy generować z myślą o przypieniu mojego pisaczka tutaj na łapkę. Będę obracać, bo moje kąty będą miały wtedy różne oblicza. Ja wam tutaj narysuję. Słuchajcie, jeżeli mój robot jedzie i powiedzmy ma na lewej nodze pisak, skręca w prawo, czyli popatrzcie, idzie. I teraz skręca mi w prawo, to on mi zrobi coś takiego, tak? Zaokrągli mi i pójdzie dalej. Jeżeli wykonywał znacznik niebieskim, popatrzcie, to się wygeneruje, idzie i nagle robi mi coś takiego i dopiero idzie do przodu. Czyli będzie taki zawijaz na rogu. Czy to jest w miarę zrozumiałe? Słuchajcie, nogi nie będą dokładnie jak być powinny, przynajmniej w tych wszystkich figurach geometrycznych. Więcej. Dobrze poszło. Przed chwilą znikłam. Dobra. Słuchajcie, no to wracam do aplikacji i na razie testujemy sobie kwadrat, mając spis.
pozewnętrznej. Pozewnętrznej, czyli będę skręcać, umówmy się, skręcam w prawo. Ja może to jeszcze zaprezentuję tutaj. Popatrzcie. Zanika głos. Ok. Chwileczkę, zaraz coś z tym zrobimy. Halo, halo. Halo, halo, zrestartowałam. Czy coś pomogło? Halo, halo. Ok. Dobrze. Dobra, słuchajcie, to wracam w takim razie do mojej aplikacji. I teraz generujemy kwadrat. Umówmy się, że jest to kwadrat długości 50 cm. Jest to bezpieczne, żeby się zmieściło na naszej kartce papieru. Dobrze? Pamiętajcie, że ta 50 to będzie po linii prostej, a jak nam jeszcze zawinie troszkę zaokrąglony róg, to wyjdzie nam 50 parę centymetrów. Ok. Aha. O, faktycznie zrobiła się. Dobra, słuchajcie. Chwileczkę próbuję opanować. Słuchajcie, no to jest tak. Wszystko. Teraz tak, nie było mnie przez chwilę i teraz halo, generalna próba, czy wszystko jest ok i czy wszystko teraz jest dobrze. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Teraz tak, fajnie, dobra, to wracamy, póki technicznie jest całkiem ok. Głos jest niewyraźny. Testowałam, u mnie wygląda, że wszystko na maksa, więc no, postaram się mówić powolutku i wyraźnie, dobrze? Ok, słuchajcie, lecimy teraz, ale proszę was, nie informujcie, ok, jeżeli coś jest nie tak. Dobra, słuchajcie, rysujemy kwadracik. Zaczynamy z dzieciakami tą najprostszą wersję, czyli wersję, kiedy mamy powtórzenia. Czyli powtarzamy sobie krok po kroku wszystko to, co robimy. I uwaga, powiedziałam, że interesuje nas dzisiaj kategoria Drive. Wejdźcie sobie w Drive. Mamy Drive. I teraz słuchajcie, to co w tym Drive, czyli jazda, mnie będzie interesowało. Dobra, przepraszam, podpatruję, co tam piszecie. Słuchajcie, pierwszy bloczek, który trzeba trzymać palcem, forward. Uwaga, forward oznacza do przodu. Przeciągam sobie na razie bloczek na boczek. Łączę, widzicie? Wchodzę jeszcze raz do kategorii Drive i to, co mnie interesuje, powiedziałam, że będę skręcać w prawo. Uwaga! W prawo, czyli pisak jest na lewej nodze. Skręcam w prawo, pisak na lewej nodze. Skręcam w lewo, pisak na prawej nodze.
No to teraz tak, umówiliśmy się, że jedziemy im kwadrat ma 50 cm. Ale dla tych, którzy nie znają blok, mam 50. Ale kliknijcie sobie na tą 50 i zobaczcie, że ja mogę ustawić maksymalnie 100 cm. Oczywiście to nie znaczy, że nie mogę jechać 120, bo wtedy łączę 100 i 20, mam dwa bloczki, jadę 120. Minimalnie mogę jechać 10, to nam się jeszcze dzisiaj przyda. Dobra, a my generujemy sobie jeszcze raz 50 i macie jeszcze z boku taki wskaźnik, poklikajcie go sobie i zobaczcie, że tutaj ustawiona jest prędkość naszego robota. Przy wykonywaniu rysunków geometrycznych i przy takim czujnym oku, że tak powiem, i waszym, i dzieciaków, tak jak wspominałam, chodzi o niewyjeżdżanie poza planszę z naszym pisakiem, dobrze jest, żeby te roboty rysowały bardzo wolno albo wolno. I wtedy jest bezpiecznie, więc tak zostawmy sobie. Czyli popatrzcie, kiedy start, i teraz trochę buduję jak puzzle w Scratchu Juniorze. Myślę, że juniora na pewno macie opanowanego. Czyli tak, jadę sobie do przodu 50 i skręcam w prawo. I teraz popatrzcie, skręcam w prawo, 90 tu jest. Kliknijmy sobie na to. No i zobaczcie, że mamy informację, co to jest 90 stopni, tak? I to jest fajne, bo tutaj dzieciaki mogą wizualnie sobie podglądać. Przy okazji zobaczcie, że ja mogę tą, trochę mi to czołg przypomina i lufę. I mogę ją zmieniać. Zobaczcie, że jak się zmienia, to zmienia mi się kąt. Przy okazji zobaczcie i testujcie, że kąt mogę zmieniać co 15 stopni. Nie co 10, nie co 5, ale o, i to nam się też przyda. Najmniejszy kąt, jaki może się obrócić w aplikacji Blockly, bo w innej mamy możliwości. Nawet o 1 stopień. Natomiast w aplikacji Blockly minimalnie to 15 cm, maksymalnie, jak się domyślacie, 360, czyli pełny obrót. Oczywiście można to powtarzać. Ok, my zostawimy 90, ale do tych kątów spokojnie jeszcze dzisiaj wrócę. No i teraz tak, do przodu 90 i teraz co trzeba zrobić? Uwaga, drive. I znowu do przodu, klikam sobie na parametry, bo sobie ustaram slow, czyli wolno. I znowu right, 90. Może ja zrobię w ten sposób, nie będę jeszcze łączyła, o. Mam jeden bok, mam drugi bok. To teraz lecę kolejnie, trzeci bok. Zbudujmy sobie to po kolei. Trzeci bok. I czwarty bok. Czwarty bok. Zobaczcie, wszystko jest dokładnie tak samo. No nie ma tutaj opcji duplikowania, tak jak na przykład w Scratchu albo w Scratchu Juniorze. Też tak można zrobić. Tu niestety musimy to wygenerować. I zobaczcie, mam cztery takie same parametry. Dlaczego cztery? No bo mam cztery boki, więc zabawa z dzieciakami polega na tym, że najpierw sobie robią właśnie taki projekt, żeby stworzyć kwadrat. Oni muszą widzieć to, że to się powtarza, ale za chwilę spróbujemy wygenerować coś o wiele prostszy sposób. Słuchajcie, ja teraz podłączę robota, bo dla tych wszystkich, którzy nie znają Blockly, chciałabym pokazać Wam, jak to działa. I teraz zobaczcie. Ja uruchomię zaraz start, a Wy się przyjrzyjcie. W tych kółeczkach białe jakieś znaczki. Uwaga, startujemy. Do przodu. Musicie mi na słowo uwierzyć. W prawo. Do przodu. Zobaczcie, dokładnie to, co wykonuje, ten bloczek, który wykonuje, jest zaznaczany na zielono. I to jest fantastyczne, bo bardzo często, jak się same wywnioskować, w którym miejscu. Projekt się zakończył, on zrobił wszystko, co miał zrobić, on się sam wyłączył projekt, widzicie? Nie trzeba było żadnego stop. No dobra, no to skoro mamy tą prostszą, to z boku, słuchajcie, wygenerujemy sobie w tym projekcie krótszą wersję, wykorzystując powtórzenia
Nie będziemy jej podłączać, bo z jednej z nich nie usuwamy, po to, żebyście w projekcie miały dwie wersje i z dzieciakami robicie dwie. To jest ta łatwiejsza, czyli do bloczku, a teraz robimy powtórzenie. No jak się domyślacie, żeby narysować kwadrat, to trzeba czterokrotnie wykonać taką samą komendę. Do przodu skręt. Cztery razy. No więc wchodzę, uwaga, w kontrolę. Kontrola, kategoria żółto-pomarańczowa. I zapewne już widzicie ten bloczek. Chodzi o powtórzenia. Czyli repeat trzy razy. Pod spodem przy okazji zobaczcie, macie repeat forever, czyli powtarzaj zawsze. Mnie interesuje bloczek z trójką. Kładę sobie w oczku. Klikam na trójkę, jak się domyślacie, i mogę zmienić. Ile razy chcę powtórzyć? Cztery. Zatwierdzam. No i teraz pytanie, co chcę powtórzyć? No tak jak powiedziałam, cztery razy komenda. Przód, skręt. No to wchodzę w drive. Jadę do przodu. Już nie będę zmieniała prędkości, niech zostanie normalna. I skręcam w prawo. Pytanie, czy mogę w lewo? Mogę, tylko pamiętajcie, że tu efekt wyjdzie, znaczy wyjdzie zawsze, ale te nasze kąty będą miały dwie możliwości, w zależności od tego, na którym przypniecie, nodze, na której nodze przypniecie mojemu robotowi pisak. Słuchajcie, pytanie, czy jest, czy macie to skonstruowane, wszyscy, którzy mają bloki? Jest, super. Super. Fantastycznie. Słuchajcie, i ten projekt, teraz sprawdźmy, czy jest zapisany. Wejdźmy jeszcze raz w te trzy kreseczki. Mnie tu dziewiątka miga, ale to jest związane z moimi puzzlami, więc wy się w ogóle tym nie przejmujcie. Klikam sobie w te trzy kreseczki i wybieram sobie moje projekty. Zobaczcie, moje projekty i zobaczcie, że macie kwadrat. Ten kwadrat jest zapisany. Ja wcześniej miałam dużo projektów i każdy projekt poniżej mogę sobie też usuwać. Jeszcze nie wiem, ile tu jest możliwości w sumie zapisania projektów, czy jest jakaś ograniczona pojemność, ilość, ale dobrze jest sobie robić porządek i usuwać. Na razie mamy nasz kwadrat, ok. Słuchajcie, wracam strzałkami jeszcze raz, pokazuję kwadrat i to jest projekt na dwa sposoby, który się pojawia. No dobra, no to słuchajcie, wypadałoby teraz kwadrat razem z dzieciakami. Jak myślicie, co zrobić z nim? Kto ma pomysł? Jaki będzie następny etap w kwadracie? Koło, Małgosia! Koło, o matko, no dobrze, koło może być, ale to nie jest takie proste i można robić koło po prostu z obrotów, ale duże koło trzeba pokombinować. Małgosia, prostokąt, dobrze. Małgosia, dobrze, Joanna, prostokąt, ok. No to generujemy, słuchajcie, prostokąt, a do koła Małgosia przejdziemy, przynajmniej do części koła, czyli do łuków. Dobra, słuchajcie. Pamiętajcie, że żeby projekt Wam się zapisał, musicie zacząć jeszcze raz od początku, bo jak będziecie poprawiać ten obecny, to on się cały czas będzie zapisywał w tym kwadracie, czyli zepsujecie to, co macie. No więc jeszcze raz, trzy kreseczki, create new, czyli nowy projekt, nazywamy sobie prostokąt, prostokąt. Zostawiamy blank, czyli ten projekt i tworzymy. Jest. No dobra, to słuchajcie. Wracam szybciutko do ekranu. Szukam gumki, żeby dać. A dobra, to może za chwilę. O. Czekajcie. A ja sobie zrobię, słuchajcie. A, to nie zadziała. Myślałam, że to zadziała.
Jak w pędzie. Dobra. Nie chcę namieszać, więc uwaga. Trochę namaluję na naszych kątach, skoro wiemy już, o co chodzi w tych kątach. Słuchajcie, prostokąt. Jeden bok, drugi bok musi być zdecydowanie dłuższy. I to jest jakby początek. No i teraz domaluję w innym kolorze. Kolejny bok, krótszy i kąt dłuższy. O, przepraszam, ale myszką się maluje fatalnie, jeszcze szczególnie jak to jest ołówek, a nie linie proste. Słuchajcie, taki rysunek bardzo ułatwia dzieciakom. Ile ilości boków musimy mieć? No i dzieciaki powinny patrząc na ten rysunek powiedzieć, że mamy bok krótszy i mamy bok dłuższy. Teraz powinniście dzieciakami oczywiście ustalić długości, czyli powiedzmy, no to ten ma 50. I znowu pamiętajcie, żeby to było odległości, które mieszczą się na waszych kartkach. Ten będzie miał 70. Następne pytanie. Jaki kąt, o ile musi się robot obracać, tak? Czyli jaki obrót musi wykonać? I pytanie, czy właściwie pomocnicze dla dzieciaków, czy ten kąt musi być inny niż w kwadracie, czy taki sam? I dzieciaki powinny powiedzieć, że tak, że to jest ten sam kąt, czyli 90 stopni. Pamiętajcie, że my nie robimy wykładu dzieciakom, co to są kąty. My stosujemy to w praktyce, nazywamy, a dzieciaki same oswajają się z tym, same myślą, same kodują w głowie, co to jest z tymi kątami, a dopiero potem gdzieś tam będą mieć na zajęciach w wyższych klasach teorię. No i drugie zasadnicze pytanie, ile razy trzeba powtórzyć? Jak zrobilibyście ten projekt? Oczywiście, słuchajcie, ta wersja pierwsza, nie chcę jej już generować, bo to ona jest trochę pracochłonna i zajmuje czasu, ale jak najbardziej wersja pierwsza z dzieciakami, dobrze byłoby sobie na przykład ponumerować boki. Pierwszy rysujemy, drugi, trzeci i czwarty. Konstruujemy krok po kroku. A jak to zrobią, to słuchajcie, potem trzeba by się zastanowić, co i ile razy trzeba powtórzyć. Macie pomysł? No? Jesteście? Dobra, ja wracam do mojej aplikacji. Halo, jesteście? Okej, Małgosia podpowiada. Przód 50. Dobra, ja wracam już, słuchajcie, na aplikację. Małgosia mówi prędkość normalną, żeby już nie bawić się w ustawienia. Ważne jest, że wy wiecie, co robić. Dalej, obrót, czyli kąt 90. Idziemy w prawo czy w lewo? Znowu, pamiętajcie, bez różnicy, ale istotne jest, gdzie przyczepiamy pisak. Będę to wielokrotnie powtarzać, żeby gdzieś się utrwaliło, dobra? Co dalej? Przód 50, kąt 90. Co dalej? Czekam na podpowiedzi. Przód 70, jasne. Idziemy do przodu 70, proszę bardzo. Jest. Co dalej? Kąt 90. Proszę bardzo. I co dalej? I to dwa razy. No oczywiście, że tak. Słuchajcie. Czyli całą historię, którą tutaj mamy, trzeba wykonać dwukrotnie. O, ja sobie odczepiłam z premedytacją, chociaż nie musiałam tego robić. Wchodzę w kontrolę i znowu mam powtórz. Nie trzy razy, ale powtarzamy dwa. Czyli zmniejszamy. I teraz oczywiście pamiętajcie, muszę chwycić za pierwszy bloczek, bo jak kliknę niżej, to się odłączy. I wrzucamy sobie w powtórz. I teraz mamy idealny prostokącik. Prawie idealny, tak? Bo pamiętajmy cały czas o tych kątach, które się nam będą pojawiały. Świetnie. Jest prostokącik. Słuchajcie, kolejny projekt gotowy. Mam nadzieję, że szybko stworzony. I że możemy iść dalej. Dajcie znać, czy możemy iść dalej. Tak, dobra, super. Słuchajcie.
Słuchajcie, to teraz chwileczkę, zanim uruchomimy nowy, jeszcze na chwilkę do prezentacji wrócę. Już te nasze konty tutaj są znane. Okej, słuchajcie, popatrzcie. Dobrze jest zaczynać od kwadratu, potem przejść na prostokąt i jakby następnym elementem jest generowanie trójkąta. No i tutaj już powolutku zaczynają się gdzieś tam pojawiać schody w przypadku kątów, prawda? No i my wiemy, że mamy różne rodzaje trójkątów. Wiemy, że one mają swoje własności. Dzieciaki jeszcze tego nie wiedzą. Więc uwaga. Próbuję zawsze przemycić taką historię moim dzieciaczkom, że taki trójkąt, znaczy zawsze zadaję pytanie, co wam przypomina, a oczywiście ja tłumaczę, że dobra, słuchajcie, to jest dach. To jest dach w domu. I teraz umawiam się z nimi. Ja im nie tłumaczę, że kąt, który będziemy generować, będzie trójkątem równobocznym, który ma to do siebie, że wszystkie boki ma takie same, ale i kąty ma takie same, po 60 stopni. Natomiast gdzieś tą nazwę próbuję... przemycać, więc to jest fajne, bo przyswajają tą wiedzę poprzez zabawę. Słuchajcie, no... tłumaczę dzieciakom, że to jest taki dach i umawiam się, że jeżeli tutaj będę miała 50... to tu też będę miała 50. Ale coś nie chcę pisać. Czerwony już powinien być poza użytkiem, bo rok szkolny się skończył. I tłumaczę, że podstawa tego dachu również będzie miała 50. Również będzie miała 50. Następnie mówię, że te kąty, które tutaj mamy, to są mniejsze kąty niż były w trójkącie niż były, przepraszam, w kwadracie, prawda? Ten kąt, który tutaj robiliśmy, to był 90 stopni, a tutaj te nasze kąty są mniejsze i mogę im zdradzić tajemnicy, że one mają po 60 stopni. To jest taki kąt, który ma swoją miarę i on się to jest taka 60-tka. O, to jest taka 60-tka. I prawie byłoby wszystko ok, natomiast dzieciaki mają problem. Wiecie jaki? Myślę, że się domyślacie. Pomysł, jaki problem pojawia się tutaj? No bo jeżeli ja rzucę hasło, słuchajcie, no to spróbujcie narysować taki trójkąt. Podstawowy problem przy obrotach. O ile stopni dzieciaki chcą się obracać? No widzą 60, to mówią o 60 stopni. No i tu się pojawia problem i trzeba pewne rzeczy wyjaśnić. Słuchajcie, dobrze byłoby w tym zrobić kilka takich ćwiczeń z dzieciakami. Popatrzcie. W sumie to myślę, że takie ćwiczenia byłyby i na macie, bo mają przestrzeń, w której mogą się poruszać. Więc umówmy się, że dzieciaki idą, czyli idziemy sobie i mamy kierunek, w którym patrzymy, tak? To jest ten kierunek. I teraz, jeżeli ja chcę skręcić w prawo, to muszę się obrócić o ten kąt i będę skręcać w prawo. I ten kąt ma 90 stopni. Ok, i ten też ma 90 stopni, bo one są takie same. A razem tworzą liczbę, dużą liczbę, na której jeszcze niekoniecznie pierwszaki pracują, prawda? Ale dobrze jest im pokazać, słuchajcie, to jest taka duża liczba, to się czyta 180. No i mając taki rysunek, spróbujmy im zadać kilka zagadek. Co się stanie, to znaczy może nieco się stanie, ale o jaki kąt należałoby się obrócić, a zrobić to nasze 60. No i tłumaczymy dzieciakom, że muszę się obrócić o 120, bo
120, czyli znowu taka duża liczba. Słuchajcie, jak macie kalkulatory, to możecie im dać kalkulator albo skorzystać z kalkulatora na tablecie. Niech się uczą korzystać z kalkulatorów, bo kartki i papieru nie zawsze będą miały w przyszłości, żeby liczyć coś pisemnie, ale kalkulator zawsze. To niech się uczą od małego, na kalkulatorach, na tabletach. To niech dodadzą takie dwie liczby duże, 60, 60 i 120 i niech sprawdzą, ile im wyjdzie. Jak im wyjdzie 180, czyli ta magiczna liczba, to znaczy, że wszystko działa i wszystko jest ok. No i potem znowu kolejna zagadka. Spróbujcie im zadać pytanie, jeżeli ja chcę mieć magiczną 40, to jaki kąt muszę się obrócić? I oni będą kombinować, mogą dodawać sobie metodą prób i błędów, tak żeby było 180. Możecie im teraz pokazać odejmowania, tak? Czyli od tych 180 trzeba odjąć 40. Ja wiem, że to się kalkulator w dłoni, bo przecież nikt nie każe im liczyć na takich liczbach. Nauka korzystania z tego kalkulator jest taka liczba jak 108, że jest taka liczba jak 90 czy 9,0. Pamiętajcie, nie wymagajmy, aby oni to musieli umieć i rozumieć, tak? Oni mogą zapomnieć za tydzień, ale gdzieś jak wrócicie znowu do większych liczb w przyszłości, myślę, że tam się pootwierają te szare komórki i na pewno będą jego robiły. No dobra, to słuchajcie, wracamy do aplikacji i robimy trójkąt równoznaczny. Słuchajcie, zaczynamy od nowego projektu, czyli znowu trzy kreseczki, create new, nazywamy sobie trójkąt . Obiecuję, że ten trójkąt równoboczny to będzie chyba dzisiaj takim najtrudniejszym, jeśli chodzi o poziom dydaktyki, tak, w 1-3, że mogą mieć problem z tymi dużymi liczbami. No trzecia klasa myślę, że nie, ale pierwsza i druga to może się pojawiać. Nie wiem, chyba że myślicie inaczej. A już nie używam polskich znaków. Pusty projekt, create. I mamy prościutkie. Prościutkie będzie za chwilę. Ok. Jesteście tam? Halo, bo na razie nie mam komunikatu i jest dobrze, wszystko się zgadza. Dobra, no to słuchajcie, czekam na informację o trójkąt równoboczny. Czy ja, może spróbujmy najpierw wygenerować tą wersję, kiedy idziemy sobie robotę krok po kroku. Dobra? Co robimy? Oczywiście, tak jak rysowałam, bok 50, a kąt w trójkącie 60. Co mam robić? Bogosia, to ostatnio byłaś pierwsza, to proszę podpowiadaj. Jadwiga, wolniej. Ok, Jadzia, jesteśmy w nowym projekcie. Zupełnie nowe otwieramy, czyli trzy kreski. Trzy kreseczki, jeszcze masz nowy, tak? Czy zapisałaś trójkąt? Czy udało się utworzyć? Dobra, ok, no to lecimy. Małgosia już podpowiada, że muszę jechać do przodu 50. Klikam drive. Do przodu 50. Teraz muszę się na pewno obrócić. Małgosia, podpunkt 90, uwaga! To nie kwadrat, to ma być trójkąt równoboczny. No właśnie, nie. Słuchajcie, jeszcze raz wrócę do mojego ekranu i mojego malunku. I nie wiem, czy tu z tych malunków coś wygląda dobrze. Ale popatrzcie, ja idę sobie w tym kierunku. Tu moja strzałka pokazuje, w którym kierunku idę. Pytanie, ile muszę się obrócić, żeby w środku było 60? Cia, Beata, oczywiście, że tak. 120. Wracam do mojej aplikacji. Robię drive. Znowu możemy się umówić, że będzie prawa strona. I wybieram sobie 120. 120, jest. 120 muszę ustalić tutaj. Dobra. I teraz słuchajcie,
wersja ta łatwiejsza dla dzieciaków, czyli znowu, ile muszę jechać? Znowu do przodu, 50. Znowu obrót, ja już robię tylko powtórzenia, więc nie denerwujcie się, że coś za szybko, tylko powtórzenia. Znowu w prawo, 120, jest. Znowu do przodu i znowu w prawo. I również. Chociaż właściwie to można by zadać dzieciakom, czy ten ostatni skręt jest istotny. Jak myślicie? Czy on jest ważny? Biorąc pod uwagę, że mój robot nie rysuje od linii do linii, czyli nie łączy mi z kątami takimi ostrymi. Dokładnie. To ten ostatni obrót domyka mi, prawda? Bo on mi robi te łuki, więc on mi domknie ten mój trójkąt, dlatego jest ważny, jak najbardziej tak. Dobrze, słuchajcie, to jest ta wersja łatwiejsza dla dzieciaków, krok po kroku, kiedy się uczą. A teraz powtarzamy odpowiednią ilość razy i sobie zapiszemy to znowu z boku, żeby mieć dwa projekty. Dobra, to słuchajcie, ile razy muszę powtórzyć? No na pewno wiecie, 3 razy. Zostawiam to z boku, dobrze? I teraz co muszę powtórzyć 3 razy? Znowu do przodu i obrót. Ok. Pamiętajcie z uczniami Małgosia, jak najbardziej tak. O, dokładnie, 120, jasne. Pamiętajcie, z uczniami dobrze jest wypowiadać na głos, żeby oni zaskoczyli, że to jest powtórz 3 razy. Czyli do przodu obrót, do przodu obrót, do przodu obrót. Super. Słuchajcie, mamy. Świetnie. Słuchajcie, to mamy 3 podstawowe projekty, kwadrat, prostokąt i trójkąt. I od takich geometrycznych rzeczy możemy z nimi zaczynać. No to pora na coś rozwijającego, na coś bardziej kreatywnego. Dobra, no to słuchajcie, wracam na chwilkę do prezentacji. Do moich bazgrołków ładnych. No to teraz tak, uwaga, skoro potrafimy narysować domek, skoro potrafimy narysować trójkąt równoboczny, no to chyba potrafimy narysować domek. Czemuż by nie? Teraz popatrzcie, ile zabawy i ile projektowania, jeśli chodzi o sam domek. Słuchajcie, dam Wam teraz takie pytanie. Jak myślicie, od którego kąta powinniśmy tutaj zaczynać ten domek? Słuchajcie, pamiętajcie, że uczniowie mają problem z kątami. Chciałabym, fajnie by było może tak, żebyśmy ten domek narysowali jednym ciągłym ruchem, czyli żeby moja aplikacja zaczynała i skończyła w momencie, kiedy narysujemy domek, przepraszam. Słuchajcie, o wiele łatwiej i prościej jest, kiedy rysujemy coś kawałkami. Czyli możemy spowodować, żeby mój robot narysował linię prostą, zatrzymał się, potem go znowu weźmiemy fizycznie w rękę, przestawimy go w inne miejsce i znowu narysuje mi kolejną drogę. I w ten sposób no można rysować bardzo wiele elementów, figur, w ogóle się nie zastanawiając nad kątami, prawda? Fajna zabawa, bo o ile dzieciaki nie projektują w samym programie kątów, to jednak muszą ustawić robota pod odpowiednim kątem, tak żeby rysować
to dalej. Więc możecie też to potraktować jako dobrą, rozwijającą zabawę i poprosić ich najpierw o narysowanie domku, używając tylko linii prostych. I możemy się umówić, słuchajcie, że skoro na dachu jest trójkątny, jeżeli załóżmy dalej, że on ma boki 50, ja to może tutaj, no, narysuję. Jeżeli tu będzie 50, tu będzie 50, to oni już powinni, to 50, no to jak zapytam, ile jest na dole, to powinni również na logikę powiedzieć, że tu jest 50. Mhm. Zaraz, słuchajcie, wrócę do waszego pomysłu. My na razie możemy się umówić, że mamy wszędzie 50, dobra? I teraz już wracam do was i już podpatruję, od czego chcecie zacząć. Małgosia podpowiada prawy górny róg kwadratu. Dobra, czyli słuchajcie, czyli ja rozumiem, że mówimy o tym rogu. Potwierdzajcie, Małgosia. Cała reszta również. Potwierdzajcie. Tak, dobra. Słuchajcie, najpierw spróbujmy zaplanować ten algorytm, a potem go napiszemy. To teraz powiedzcie mi, jaki będzie pierwszy ruch. Jola, być może widzisz prostokąt, być może jest jakieś przeskalowanie ekranu, ale tym się nie martwmy. Dobrze, jeżeli widzimy prostokąt, niech zadziała nasza wyobraźnia i umawiamy się, że wszystkie wymiary to 50. Dobra, słuchajcie, bo powoli, teraz się zaczynam gubić. Czy ja mam jechać, teraz mam pytanie, czy ja mam jechać po dachu, czy ja mam jechać tutaj w dół po ścianie? W dół ściany. Dobra, słuchajcie, ponieważ jest was sporo, to tak trochę jak w klasie, że każda głowa ma inny pomysł, dobrze? Umówmy się, że spróbujemy, kto pierwszy tutaj iść tą drogą, jeżeli okaże się, że jest błędna, spróbujemy wrócić do punktu wyjścia, ale musimy coś zaplanować, więc pierwsza Małgosia podpowiada, że jedziemy w dół. No to dobra, czyli jedziemy w dół, ja tu będę kodować, w dół 50. Dobra. Znaczy, mój robot będzie jechał do przodu, tylko tyle, że ja wiem, że ja go mam ustawić w tą stronę. Czyli uwaga, to jest, ja teraz użyję może czerwonego, dobra? To jest punkt startowy, czyli jest jedynka. Uwaga, jestem tu. To będzie dwójeczka. Co teraz? Dajcie mi informację, co teraz. Dziewięćdziesiąt, ale uwaga, w prawo czy w lewo? W prawo, oczywiście, że w prawo. Słuchajcie, dzieciaki będą miały z tym problem, więc one będą, wiecie już chyba z doświadczenia, że one wtedy wstają i one się obracają dokładnie jak ten robot. Lecimy w prawo 90 stopni i przypuszczam, że pojedziemy znowu do przodu. Ja to może tak narysuję teraz. 50, tak? I uwaga, jestem tu i to jest trójka. Ja tu widzę, że ktoś mówi, że to dwa razy. Aha, dobra, słuchajcie. Mój dach ma tutaj również podstawę, czyli ma linię. W sumie to nie powiedziałam na początku, że możemy narysować domek bez tego, ale możemy rysować z tym. Jeżeli macie pomysł, że faktycznie to jest to, to ja robię tutaj taką pętelkę i robię dwa razy. Czy uważacie, że to będzie dobrze? Uwaga, jesteśmy na razie na tym etapie i pytanie, czy uważacie, że to będzie ok? Okay.
No widzicie, co głowy, to pomysły, ale spróbujmy się jednak trzymać tej wersji. Małgosia, dlaczego trzy razy? Uwaga. Jeszcze raz. Jestem tutaj, gdzie ta kropeczka i teraz pomysł jest taki. Jadę prościutko, obracam się w prawo. Jadę prościutko i teraz muszę powtórzyć to dwa razy. To uwaga, jadę prościutko, popatrzcie, gdzie ja jadę. Jadę prościutko, obracam się w prawą stronę, jadę prościutko i jestem tu. Czy tu mam być? No, rysowałam dom bliźniak. Bliźniaki rysujemy, dziewczyny. Czego mi zabrakło w tym kodzie, zanim powtórzę dwa razy? Dokładnie, nie obróciliśmy się w prawo, ale uwaga, powtórzenie dwa razy tutaj, w tym miejscu, ja znowu użyję koloru, niech będzie żółty, tu, tu. Zabrakło nam jeszcze obróć w prawą stronę, ale uwaga, to będzie dla nas też troszkę pułapką, bo jak zrobię to dwa razy, to owszem, skończę w miejscu czerwonej kropki, czyli tu, tylko tyle, że będę patrzeć robotem w dół. I trzeba teraz uważać, o jaki kąt się trzeba obrócić. To może być podchwytliwe. Czy wiecie, gdzie jesteście? Uwaga, patrzymy na żółtą strzałkę i to, że ja jestem tam na tej kropce, niech będzie ta czerwona kropka, ona tu jest widoczna. I teraz słuchajcie, patrzę w dół. Patrzę w dół. Pytanie, co teraz, o ile powinnam się obrócić? O 180 stopni. W którą stronę? Aha, żeby patrzeć w górę. No może być. Dobra, Renata, byłaś pierwsza, więc jeżeli ja się obrócę o 180 stopni, uwaga, patrzcie na żółtą strzałkę, to stoję na kropce czerwonej, ale popatrzcie, gdzie patrzę. Stoję na kropce, ale zobaczcie, gdzie patrzę. Małgosia, piszesz od 1 do 2, to jeden raz. Z powtórzeniami trochę jest, no dobrze, od 1 do 2, ale z powtórzeniami to jest tak, że 1 to jest jedno powtórzenie, 2 to są 2. Renata pisze, że obrót w lewo 45. Uwaga, uwaga. To ja robię tak, żeby się nie pogubić. Tu mam obrót 180. Zaraz to zaimplementujemy. I teraz mówisz 45, skoro tu jest 60. Skoro tu jest 60, to owszem, zgadzam się, że w lewą stronę, ale o jaki kąt? O 30, jasne, że tak. Obracam się w lewo o 30. I co dalej? Obróciłam się, dobrze, już patrzę na tym kierunku, widzicie? Jestem na kropce, ale patrzę już we właściwym kierunku. To jak się nie domyślamy wszyscy, wypadałoby teraz iść do przodu, czyli idę do przodu 50. Dobra. I jestem, uwaga, jestem tu. Jestem na wierzchołku, ale... Patrzę sobie w niebo. O jaki kąt muszę się teraz obrócić?
O 60, nie, 60 ma być tu, uwaga. Tu ma być 60, o 120, jasne. O 120 i wystarczy dokończyć, prawda? Tu mam obrót w którą stronę? Powinnam w lewo. O 120, 50, tak? W lewo, dokładnie, Małgosia. I pojechać prosto 50. Ja, chcę być narysowany. Halo, halo, jestem, dobra. Myślałam, że przez chwilę zniknęłam. Z racji znowu tych naszych obrotów i to, które się tam pojawiają. Ale uwaga, ręka w górę, ktoś już pogubił. Ręka w górę, ktoś się pogubił. Słuchajcie, a jak myślicie, czy wasze dzieci się nie pogubią, jak każemy im coś takiego zrobić i każemy im ten skrypt odzerować? Kto uważa, że się pogubią? Śmiało przyznacie, ale ja też mam mały mętlik. Miałam jakąś teorię, jakiś sposób na rozwiązanie tego i narysowanie domku, żeby było łatwiej i sprawniej, ale to i przychodzi z czasem, słuchajcie. Kiedy zrobi się dużo takich projektów, próbujemy w ten sposób podejść do sobie, one się pogubią. Halo, halo, słychać mnie? Bo przed chwilą coś przerwało. Halo, halo. Super. Dobra, słuchajcie, widać, że macie pomysły. Małgosia mówi, że szkoda, że na sucho, to znaczy na sucho w sensie na kartce, tak? Ale ja jestem jak najbardziej za tym, żebyście taki projekt domeczku narysowali na... żeby każda drużyna tablet, więc może każda drużyna może narysować domek. I teraz słuchajcie, dajcie każdej osobie jakąś małą maskotkę, małą, nie wiem, coś, co może być klocek, ale coś, co ma oko. Oko, które informuje mnie o... Zapewne pamiętacie jeszcze ze szkoleń, kiedy bawiliście się w kodowanie na macie i kiedy poruszaliście się po macie, czasami wy, a czasami poruszaliście po macie różnymi maskotkami, zabawkami. Dlatego uważam, że ten domek powinien się pojawić na kartce, odręcznie narysowany i powinna się pojawić maskotka. I teraz pamiętajcie, słuchajcie, projektów będzie, gdybyście mieli stosunek dzieci do tabletów, 1:1 i powiedzmy, że grupa 20-osobowa, to ja Wam gwarantuję, że rozwiązań byłoby 20. Każda drużyna i każda grupa będzie się sugerowała swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Będą dzieciaki, które wpadną na rewelacyjny pomysł i ktoś tu podpowiadał. Kwadrat, potem trójkąt, sprawa załatwiona, ale uwaga na te obroty. Będą osoby, które będą kombinowały krok po kroku, próbowały generować kąty i teraz uwaga, przy tym rysunku, który zrobiłam na papierze, dobrze jest od razu pokazać im obroty, o ile stopni i niech kombinują metodą prób błędów. To będzie się odbywało na tej zasadzie, że podłożą 2-3 bloczki, uruchomią robota. Jeżeli zobaczą, że mają błąd, to go poprawią i znowu z robotem wejdą na początek i będą próbować tak, aż im wyjdzie. I zobaczycie, że sobie z tym poradzą, ale musicie im dać czasu na to, żeby popełniali błędy i żeby potem sami mogli to generować. Oczywiście, że sobie poradzą. Wszystkie dzieciaki są kreatywne, my się zawsze obawiamy, że to my nie damy radę, one sobie świetnie radzą. Słuchajcie, spróbujmy teraz w aplikacji Blockly zapisać sobie projekt domku, dobrze? Żebyście mieli gotowca, natomiast ten projekt, który tutaj mamy, jak najbardziej też jest okej, bo on nas doprowadzi do rozwiązania. Ja nie myślałam, powiem szczerze, o rysowaniu tej przestrzeni pod daszkiem, czyli naszego sufitu, ale może być również sufitem, więc jest propozycja, żeby narysować
Jest propozycja, żeby ktoś tam powiedział narysować kwadrat, a potem narysować do tego daszek po prostu. No to tak zróbmy. Słuchajcie, wracamy do naszej aplikacji. Jest. Uruchamiamy nowy projekt, nazywamy go domek, czyli trzy linie. Create new. Nazywamy go domek. Domek, ok. Blank, czyli pusty i mamy zupełnie nowy projekt. I słuchajcie, naprawdę już nie wiem, kto jest, żeby zacząć od narysowania kwadracika, a potem dorysujemy domek. Słuchajcie, nasz kwadracik wykorzystamy cztery powtórzenia od razu, dobra? Czyli robimy cztery powtórzenia, ale będzie istotne, że po czterech powtórzeniach, uwaga, mój robot zatrzyma się dokładnie w miejscu, z którego startował. Więc ważny jest punkt odniesienia. Jeszcze wrócę na chwileczkę. Tu już mam dużo miszmaszów, ale użyję teraz czarnego koloru. I słuchajcie, ja zaproponuję, żeby zacząć z tego punktu, a patrzę w tym kierunku, dobrze? Patrzę w tym kierunku, ok? Czy wszyscy się orientują, gdzie jestem w przestrzeni? Zaczynam sobie od tego wierzchołka i patrzę w tym kierunku. Ok. Wracam do aplikacji. Skoro tak, to kontrola. Repeat, czyli powtarzam cztery razy. Cztery razy. Jadę do przodu 50 i skręcam w prawą stronę. Uwaga, co zawsze się pojawia, jeżeli rysuję w ten sposób, to pamiętajcie, że ostatnim ruchem będzie obrót, czyli skończę dokładnie tam, gdzie zaczynałam, czyli będę patrzyła jakby na mój sufit, prawda? Jeszcze raz wrócę na chwilkę. Zobaczcie, że dokładnie w tym samym miejscu kończę. I teraz, żeby było szybko, ja już mam całą podstawę, czyli kwadrat, to żeby teraz było szybciutko, ja się przesunę w lewą stronę o 60 stopni, czyli ten kąt, który jest faktycznie w moim domku, tutaj, 60 stopni. A potem pojadę, obrócę się i pojadę i skończę domek. Wracam już do aplikacji. I krok po kroczku, czyli tak, najpierw obracam się, uwaga, lewą stronę, dokładnie o tyle stopni, ile ma kąt mojego poddasza. O, tak to nazwijmy. Teraz wiadomo, że muszę znowu przesunąć się o 50. Jestem na czubku mojego dachu i patrzę, uwaga, w gwiazdy. A skoro patrzę w gwiazdy, to muszę się obrócić w prawą stronę. O ile stopni? O 120. Zatwierdzam. I wystarczy pojechać tylko 50 stopni, to będzie spadek mojego dachu, czyli tak jakbym zjeżdżała sobie z czubka mojego dachu i koniec, cały domek jest narysowany. Czy w miarę jest logiczne? Czy dziewczyny rozumiecie krok po kroku, w szczególności jak się kończy kwadrat? Bo tutaj można się pogubić. Dajcie mi proszę znać. Wszystko jasne, super. Świetnie. Super. Słuchajcie, czyli tak, mamy opanowane figury geometryczne i do tego mamy opakowany domek. Teraz możecie sobie tworzyć wieżyczki, niewieżyczki, czyli tak naprawdę co tylko chcecie. I chciałabym teraz przejść, słuchajcie, troszkę do kół. Małgosia chyba wspominała. Troszkę do kół i troszkę do łuków, bo chciałabym za pomocą naszych łuków, wrócę znowu do prezentacji. Słuchajcie, skoro łuki,
No to pytanie, czemu nie możemy narysować emotikonki, czyli buźki, które dzieciaki na pewno kojarzą i na pewno znają. I popatrzcie, składają się albo z okręgów, albo z kół, albo z łuków. Tylko że niektóre łuki są fragmentem, są wycinkiem o wiele większego koła. I tutaj trzeba będzie troszkę pokombinować. Ale mam taką propozycję, dziewczyny. Jest 18:50. I proponujesz na przerwę czy na emotikonkę? Super. Czy możemy sobie zrobić 10 minutek? Dajcie mi tylko znać i dajcie mi zielone światło, że tak. Okej, jest, dobra, super, fajnie. Słuchajcie, to żeby nie przedłużać. 18:50. Ładujemy akumulatory i wracamy, już piszę, i wracamy dokładnie o godzinie 19:00 się widzimy, dobrze? Nie ma dzisiaj faktów ani żadnych wiadomości. 19:00. Do zobaczenia, dziewczyny. Czekam na...
Witam, witam. Jestem już. Czekam, dziewczyny, wracajcie na pokład. Niewiele czasu nam zostało już do przetestowania. Małgosia też już jest, super. Jeszcze chwilkę poczekamy, kto może niech wraca, dobrze. I zaczniemy od narysowania emocji. Ja już powolutku wyłączę naszą przerwę techniczną. A może jeszcze dwa słowa o łuku na początek, zanim... Aleksandra jest, fajnie. Słuchajcie, to zapraszam serdecznie, schodźcie się, a ja zacznę, słuchajcie, przechodzimy do łuków i do kół. I zaraz sobie powiemy, że mam różne możliwości, jeśli chodzi o koła i łuki. Niektóre z nich pozwalają nam rysować fantastyczne łuki, takie jak od cyrkla, że tak powiem. Natomiast zaraz pokażemy, co potrafi nasze blokli. Dobra, słuchajcie, popatrzcie na ekran i widzicie tutaj różnego rodzaju łuki. I zgodzicie się ze mną, że w momencie, kiedy nasz robot będzie się obracał w prawo-lewo, to już o tym wspominałam, to on potrafi zakreślić nam koło. Okrąg, przepraszam. No, okrąg, czyli puste w środku. Natomiast, jeżeli ja bym chciała zrobić emotikonkę, w której buźka w szczególności jest takim większym łukiem, no na przykład, popatrzcie, no, a może być ta, prawda, ewentualnie ta, to jest łuk, czyli wycinek, łuk, który ma już większy promień. Ja tu używam takich pojęć, wy w stosunku do dzieciaków nie będziecie. Natomiast, słuchajcie, plastyczna do okręgu. O tym właśnie, w jaki sposób należy przyłożyć robota, żeby narysował taką buźkę. Tylko my postaramy się, poćwiczymy z dzieciakami metodą prób i błędów. I tu fajnie byłoby znowu wygospodarować im papier do rysowania i niech na tym papierze tworzą po prostu metodą prób i błędów łuki różnego rodzaju, większe, mniejsze, tak żeby sami doszli do tego, w jaki sposób za pomocą aplikacji na razie Blokli mogą coś takiego narysować. Słuchajcie, no to zobaczmy jakie możliwości, jeśli chodzi o Blokli. Już przechodzimy do aplikacji. Możemy sobie wybrać zupełnie nowy projekt, możemy sobie go nazwać, dlaczego nie, czyli trzy kreseczki i wybieramy Create New. Nazwijmy sobie projekt, jak sobie nazwijmy go sobie, no niech będzie koło, koło, ok, zostawiamy blank, czyli puste, tworzymy. I teraz tak, no wejdźmy w kategorię Drive. Tutaj mam tak naprawdę, ok, turn left, może być. I teraz tak, na razie nie będę pinać, bo ja Wam pokażę jakby możliwość koła lub łuku, ok? Zacznijmy od turn left. Słuchajcie, sam obrót robota, jeżeli... Ja powiedziałam, że środek obrotu jest dokładnie tutaj, a pisak przymocowywuje na nodze, no to jak się domyślamy, mój robot musi się obrócić o całe 360 stopni, żeby wykonał okrąg, prawda? No to klikamy sobie, wybieramy sobie pytanie, czy będzie 360? Jest, myślałam, że mi wskoczy na 0. Jest 360. I teraz możecie sobie wyobrazić, słuchajcie, jeżeli ja będę obracać mojego robota,
to jakiej wielkości to będzie koło? No, zakreśli się nam koło, w którym myślę, że moglibyśmy spokojnie położyć mojego robota i on by mógł się zmieścić w tym kole. Tak na styk, ale się pewnie zmieścić. To jest tego wielkości, takiej wielkości koło. I teraz jakby odwołując się do emotikonki, jeżeli ja bym chciała oko narysować, no to myślę, że takiego wielkiego oka nie będziemy rysować, no chyba, że taka emotikonka będzie duża, czyli na całej kartce papieru. Więc jedynym rozwiązaniem małe oczko jest to, co mówiłam wcześniej, przypiąć pisak albo tutaj blisko gdzieś na brzuchu, ewentualnie jak najbliżej środka obrotu i tego środka. Można, nie wiem, można gdzieś tam z tyłu, no to też będzie duże. Można gdzieś tu z przodu, o, żeby nie kolidował z ręką. To jest pierwsza metoda, czyli po prostu obrót robota. Ale zobaczcie, wejdźmy w kategorii drive, że równie dobrze mogę sterować sobie, zobaczcie, to jest ten największy, taki najszerszy bloczek, gdzie mogę sterować kołami, jak się domyślacie, lewe i prawe. Kliknijmy sobie w którymkolwiek, słuchajcie, tutaj parametr i zobaczcie, co tutaj się dzieje. No i teraz, teraz metoda prób i błędów. Oba koła, lewe i prawe, mam ustawione na ruch do przodu, forward, czyli ruch do przodu. Jeżeli ja zostawiam oba koła z kierunkiem do przodu i teraz uwaga, prędkości są takie same, to jak się domyślacie, mój robot pojedzie zupełnie prosto. On nie będzie wykonywać żadnego ruchu, będzie po prostu kierował się prosto. A teraz uwaga, zagadka. Ja z premedytacją zostawiam ruch do przodu. Zostawiam ruch do przodu, oba koła jadą do przodu, ale spowodowałam, że prawe koło mi przyspieszy, czyli będzie się szybciej kręciło od koła lewego. No i teraz pytanie, czy pojedzie do przodu prościutko, czy będzie skręcać? Szukacie odpowiedzi, a ja go już uruchamiam, bo ja go za chwilę będę testować. Pokładę go już na podłodze. Tak, przywitał się ze mną. Okej, słuchajcie, jest i kto mi podpowie. Z tego, co widzicie z moich ustawień, skręci. Okej, świetnie, Małgosia, on zacznie skręcać, robiąc pewien łuk. No zaraz Wam powiem, jaki łuk, ale pytanie, w którą stronę będzie skręcał? W prawo czy w lewo? No, trochę fizyki się kłania. Popatrzcie, ile zagadnień i jaki duży obszar, prawda? Joanna w lewo, Małgosia mówi, że w prawo. Słuchajcie, jak reszta uważa? Prawo, czyli air right, obraca się szybciej. Druga Małgosia potwierdza, że w prawo. Dobra, słuchajcie, zatwierdzam, podłączam mojego robota i zaraz go przetestujemy. Patrzy w tej chwili na mnie. Sobie go ustawię. O! Świetnie. Dobra, i teraz zobaczcie, podpinam. Mam do przodu. Pierwszy mam normal, prawe mam szybciej. I uruchamiam. I uwaga, skręcił w lewą stronę. Jeszcze raz. Skręcam i w lewą. Dlaczego tak się dzieje? Jak myślicie? Jeszcze raz pokażę Wam ustawienia. Słuchajcie, lewe koło jest wolniejsze, prawe jest szybsze, skręca mi w lewą stronę. Słuchajcie, to prawe koło, które przyspiesza, powoduje, że ono jakby nadaje ten ruch obrotowy, jest wolniejsze i tym sposobem skręcam w lewo. Jeżeli, słuchajcie, lewe koło zrobi obrót, to prawe powinno wykonać przynajmniej, no, prawie dwa obroty, prawda?
Czyli ona będzie skręcać w lewą stronę. Super, Asia również, brawo, gratuluję, lewa strona, czyli zapamiętajmy. Szybsze koło nadaje jakby kierunek obrotu, tak? Jeżeli szybsze jest prawe, to ono spowoduje, że ono się będzie po obwodzie szybciej kręcić i będzie się skręcał w lewą stronę. Słuchajcie, nie widzicie tego ruchu, ale ja go jeszcze raz uruchomię. I teraz, jak się możecie domyślać, okej, to ja Wam teraz mogę powiedzieć, słuchajcie, że moje koło, które powstało właśnie z takiego ustawienia, tylko uwaga, tu mam nowy, tu zwiększyłam tylko o jeden poziom, fast. I moje koło, które w tym momencie powstało, mogłabym powiedzieć, że jest dwa razy większe niż koło, które generuje sam obrót, czyli ten pierwszy kroczek. Natomiast jeżeli jeszcze szybciej zrobię prawe koło, zostaje normal, jak myślicie, koło będzie większe czy mniejsze od tego, co przed chwilą? Znowu zagadka. Popatrzcie, to jest istotne, dwa razy zwiększyłam. Jak myślicie, koło będzie większe czy mniejsze od tego, którego przed chwilą było? No. Prawe koło przyspieszyłam jeszcze szybciej. To sobie pomyślcie, środkowe koło jest wolne, wolno, a to jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Jak myślicie, to ono zakręci większy okrąg czy mniejszy niż to, co miałam przed chwilą? Mniejszy, brawo Beata, super, będzie mniejszy. I teraz słuchajcie, trudno to spamiętać, dlatego nie bójcie się, że to może być ciężkie dla dzieciaków. Dajcie im kawałek kartki, wyciągnijcie, pokażcie im ten bloczek i teraz każcie im testować, co się dzieje, kiedy zmieniamy prędkości. Kiedy ruszamy, zmieniamy prędkości. Uwaga, pierwszy wariant to jest ten wariant, kiedy oba koła ustawione są do przodu. Mogą być do tyłu, prawda? Jak do tyłu, co będzie robot robił? On będzie toczył do tyłu, więc tutaj nie ma większej różnicy. Będzie się po prostu kręcił do tyłu. Ok. Słuchajcie, no to teraz pytanie, następne pytanie. Ustawiam prędkości wszystkie na normal. Chcę mieć normal. I teraz co się zadzieje, kiedy lewe koło będzie się kręciło do tyłu, a prawe do przodu? Uwaga, zmieniam kierunki. Środkowe koło kręci się do tyłu, a prawe do przodu. Już nawet chyba trochę pokazałam. Jak myślicie? Co robot będzie robił? Jeszcze raz, słuchajcie, kiedy koła były do przodu oba skierowane, to ja Wam pokażę myszką, jeżeli prędkość tu była znacznie większa, to środek obrotu mojego robota był gdzieś w tym miejscu, tak? Gdzieś na nodze tutaj, bo to koło kręciło się wolniej, a to szybciej. Tu był środek tego koła. A co się stanie, jeżeli prędkości są takie same i mamy lewo-prawo? Ktoś ma pomysł? Słuchajcie, to ja już podpowiadam, że w tym ustawieniu zygzak nie. Słuchajcie, w tym ustawieniu wyobraźcie sobie wózek. Na pewno jak wózek w dzieciństwie bawiłyście się wózkiem. Nie mówię dziecięcym, ale mógł być taki wózek do przewożenia czegoś. I teraz wyobraźcie sobie, że kręcicie tym wózkiem w miejscu, czyli obkręcacie wózkiem. Co się dzieje z kołami? Jedno idzie do tyłu, drugie idzie do przodu z taką samą prędkością. Kamila nie stoi, ale kręci się w miejscu. Fantastycznie. Słuchajcie, kręci się tworząc koło, a środkiem obrotu jest praktycznie punkt, popatrzcie, który się znajduje na głowie. Czyli kręci równiutkie kółeczko. Trochę wypisz, jak wymaluj po prostu turn left lub turn right. Czyli nie ma tutaj różnicy, natomiast można się jak najbardziej bawić z kołami. Dobrze, słuchajcie, ten bloczek jest jak najbardziej do przetestowania, ponieważ tak jak powiedziałam,
teorii na ten temat oraz tych spraw takich związanych z fizyką tutaj jest bardzo dużo i dzieciakom nie jesteście w stanie tego wyłożyć. Po prostu pozwólcie im przetestować ten bloczek, kiedy dzieciaki zmieniają kierunki kół i ustawiają prędkości. Niech same zaobserwują, co się dzieje, ale niech mają świadomość, że za pomocą tego bloczka możemy sobie generować koła. Natomiast one nie będą jakieś spektakularnie duże i też za pomocą tego bloczka nie wygenerujemy dużego łuku. Natomiast trzeci wariant, uwaga, ten jest pierwszy, czyli turn left. Następnie jest ruch kołami, będzie drugi, ale jeszcze trzeci wariant, wariant, który pozwoli mi narysować uśmiech i to duży uśmiech, czyli taki łuk, zdecydowanie większy łuk. Słuchajcie, kto ma pomysł, jak bić? To już jest taka troszkę kombinacja, podpowiem może, kombinacja jazdy do przodu i skrętów. Okej, dobra, no to ja szybciutko przyspieszam, bo mamy mało czasu. Słuchajcie, trzecim elementem jest po prostu kombinacja jazdy do przodu i obrotów. W zależności od tego, który, jaki uśmiech chcę generować, no ja powiedzmy, że zacznę z tej strony, czyli zacznę, jeżeli będę się obracać w lewo, to zaczynam z lewej strony uśmiechu i chciałabym wygenerować uśmiech. Słuchajcie, więc żeby wygenerować uśmiech za pomocą tych słów, i tu też pozwólcie dzieciakom przeżywać to, to będzie ruch jak najkrótszy. W blokli nie da się mniej niż 10, więc zostawiamy to 10. I teraz pytanie, jak myślicie, o jaki kąt można się obrócić? O jak największy czy jak najmniejszy? Chcę uśmiech wygenerować. Ja wrócę, słuchajcie, jeszcze na chwilę do prezentacji. I pokażę Wam, że ten mój uśmiech bez linia. Halo, halo? Słychać? Bo przed chwilą uciekłam. Halo, halo? Halo? Słychać już, tak? Okej, okay, dobra. Okej, okay, czyli jak myślicie, jak największy czy jak najmniejszy? Ja jadę w tym kierunku, czyli patrzę w tym kierunku i chcę się przesunąć tutaj i znowu jechać. Mhm. Jak myślicie, o jaki kąt? Jeżeli chciałabym się przesuwać jak największy kąt, zobaczcie, jak mój uśmiech wyszedł. Linia prosta, prawie linia prosta, przepraszam. I teraz generuję sobie obrót o jak największy kąt, no to niech będzie, nie wiem, o 90. O, 90 jest fajne do zaprezentowania. Wracam się o 90, jadę prosto, to jadę tu. Znowu 90, tu. Tak? I zobaczcie, no wyszedł mi uśmiech, no może i taki uśmiech jak najbardziej. Ale tak można generować może ząb przy tym uśmiechu, jak najbardziej tak. Natomiast jeśli chodzi o sam uśmiech, to jak myślicie? Małgosia, zostaje przy tym największym, czy zmienia? Halo? Małgosia, słyszysz? Nie słychać. Okej. Okay. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Okej. Ania słyszy normalnie, dobrze. Agnieszka słyszy. Okej, okay. Słychać. Dobrze, Małgosia, słyszysz już mnie? Halo? Okej, okay. Super. I teraz zobaczcie, że najmniejszy ten kąt w blokli, no nie jest bardzo mały, więc taki będzie uśmiech trochę skokowy, ale wyjdzie jak najbardziej uśmiech. Czyli akceptujemy, 10 do przodu, obrót i dobrze byłoby to powtórzyć przynajmniej 3 razy, tak? To mamy taki prawdziwy uśmiech.
Wejdźmy sobie w kontrolę. I powtórzmy to 3 razy. Hop. No i teraz zobaczcie, macie 3 możliwości, 3 możliwości, które dają Wam różne efekty. Pierwsze 2 możliwości, uwaga, to są, owszem, mogą być uśmiechy, ale nie za duże. Nie ma głosu. Już, ok. Teraz wróciły mi parametry. Czy teraz jest ok? Dobrze. Powinniście Wam na wizję, fajnie. Słuchajcie, jeszcze raz powtarzam. Pierwsze parametry, czyli pierwszy obrót i drugi obrót za pomocą ustawienia kół, to są owszem możliwości, które dają nam generowania okręgów, kół lub łuków, tylko nie za dużych, ale też no, mniejszych owszem, pod warunkiem, że w odpowiednim miejscu pisak doczepicie, prawda? Natomiast jeżeli chcecie generować większe łuki, czyli chcemy zrobić emotikonkę na całym ekranie, na całej kartce papieru, przepraszam, to generujemy sobie właśnie kod z repeat 3. Słuchajcie, ja bym nie podłączała tych bloczków. Macie informacje po uruchomieniu, że macie 3 metody w Blockly, żeby narysować, tak jak powiedziałam, koła, okręgi i łuki. Jeśli chodzi o emotikonkę, ja już wracam. Już wracam do ekranu. Słuchajcie, jeśli chodzi o emotikonkę, tutaj oczko do Was puszczam. Słuchajcie, byłoby problemem narysowanie tego za pomocą jednego algorytmu. Dlaczego? Dlatego, że cały czas mój pisak, kiedy jest przyczepiony do robota, on pisze. Więc musielibyśmy w pewnym momencie go odczepić i znowu doczepić, jak nam dojedzie do oka. To jest wykonalne. Metodą prób i błędów jak najbardziej, ale nawet ja bym miała z tym problem. Dlatego z emotikonką bawicie się po prostu w taki sposób, żeby stworzyć, rysować oczko, czyli łuk, to jest ten element. Przestawiają robot w odpowiednim miejscu i to jest bardzo istotne. Słuchajcie, wbrew pozorom to nie jest błahostka, ale oni muszą wiedzieć, w którym miejscu położyć robota, żeby dokładnie narysował im tam, gdzie chcą. Jak mają ten łuk, to potem robota znowu umieszczają w odpowiednim miejscu z pisakiem, tak żeby wygenerować tym samym kodem drugie oczko. To zamknięte. No i trzeci element, znowu muszą przegenerować kod, żeby mieć buzię, czyli ten łuk zdecydowanie większy. Przeniosą sobie robota w odpowiednie miejsce, znowu je ustawiam go i znowu ta buźka powinna być narysowana. I tu się kłania, że tak powiem, styczna do koła, czyli to, co, o czym ja mówiłam, że Wam to mogę powiedzieć, ale dzieciakom nie będę o tym mówić. Oni sami muszą metodą prób i błędów znowu zastanowić się, w którym miejscu ustawić robota, żeby buzia wyszła taka, a nie żeby buzia na przykład wyszła tu, prawda, pod okiem. To jest mega praca wykonana przez dzieciaki. Zobaczcie, ile będą musiały kombinować, ile będą musiały powtarzać, żeby osiągnąć to, o czym my wiemy i dla nas jest oczywiste, a u nich to dopiero początki. Więc słuchajcie, dobra, mówmy się tak. Wracam na razie do mojego ekranu, ponieważ stworzyliśmy efekt koło, jakbym go zostawiła w tym, dokładnie w tym położeniu,
I chciałabym przejść do następnego projektu, żebyśmy, słuchajcie, zaprojektowali coś z wykorzystaniem łuku. I teraz dajcie mi informację, czy to jest. Jeżeli to jest, to generujemy nowy projekt. Jest, dobra. Słuchajcie, to generujemy nowy projekt. Mam nadzieję, że się w tym nie pogubicie, że on nie jest połączony, ale myślę, że to ma jakieś uzasadnienie. No dobra, to robimy. Trzy kreseczki. Create new. I teraz uwaga, piszemy nazwę, a nazwa to serce. Będziemy generować serce. Serce, ok. Pusty projekt i zatwierdzamy. OK. Macie? Gotowi? Słuchajcie, znowu zaczynamy trochę jak z tym domkiem. Musimy obgadać to serce. Czyli jak narysować to serducho, żeby po prostu wyszło nam idealnie. Ja wrócę znowu do projektu, do prezentacji. Zostanie na razie na moich emotikonkach. I słuchajcie, teraz mam propozycję, żeby narysować serce. I teraz popatrzcie jakie. Chciałabym, jak dwie... Aha! Dwa proste trójkąty. O tym nie pomyślałam, ale to jest super pomysł. Żeby dwa trójkąty, tak? Rozumiem, że mam jeden trójkąt i mogę narysować drugi trójkąt. Rozumiem, że mogło się o to chodzi. I to jest fajny pomysł. Ja sobie pomyślałam, że dołączyłabym łuki. Popatrzcie. Łuk na górze. Taki sam łuk. Dwa łuki koło siebie, takie same. Aha! Hej! Dobra, ja pomyślałam o dwóch łukach i te łuki połączyć liniami prostymi w dół. Rozumiem, że Małgosia, masz pomysł trójkąt. Trójkąt. I do tego trójkąta dorysować dwa łuki, tak? Tak, Małgosia, dobrze rozumie? Okej. Okay. Dobra, to przepraszam, ale no tak jakoś mi się kojarzyło, natomiast... Czy pomysł? I do tego linia prosta. I uwaga, czy da się to zrobić w postaci jednego programu, czyli start, stop i całe serce narysowane. No oczywiście, że się da, tylko będzie trochę zmienić, żeby ten łuk dalej... Głos zanika znowu. OK, parametry mam, słuchajcie, dobrze. Ale widzę, że u większości. Chwileczkę. Reset. Był reset. Mamy. Parametry są takie sobie u mnie, widzę. Jak tam słychać? Halo, halo, słychać? Dobra. Dobrze, słuchajcie, to stworzyli projekt, który nam pozwoli narysować serce w trzech krokach.
żeby zacząć od początku, to zrobimy to w jednym. Halo, halo, czy mnie stać? Już musiałam zrobić znowu restart. Halo, halo. Jak tam? Jest ok, super. Dobra, wracamy do mojego serducha. Ok, świetnie. I teraz znowu jeszcze raz muszę Wam pokazać mój pulpit. No niestety, czasami tak się dzieje, ale myślę, że całkiem sobie radzimy. Ok. Dobra, jestem. Widać mój pulpit? Widać? Słychać? Jest, super. Słuchajcie, chciałabym, tak jak powiedziałam, że będę miała jeden, tego raz uruchomię, a potem tylko będę wybierać odpowiednie elementy. Będzie taka sama. Ale zobaczcie, jak to można fajnie zrobić. Mam one start. On jest pusty, ale żeby nie był taki pusty, chociaż on może być pusty, to chciałabym, żebyśmy weszli w kategorię, uwaga, light, światła. Macie? I dam tutaj informację. Pierwszy bloczek. All lights, czyli wszystkie światła. Widzicie? Czyli kiedy uruchomię program i mój robot zaświeci na czerwono, to będzie dla mnie informacja, że jest gotowy do działania. I teraz, co on musi wykonywać? On musi wykonywać łuk i linię prostą, czyli dwa elementy. Wejdźmy sobie w takim razie, słuchajcie, już Wam mówię gdzie. Start. Wchodzimy w start. I tutaj mamy pierwszy bloczek, zobaczcie. When dash... Top button. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Chwytam sobie pierwszy bloczek, ale uwaga, jeszcze raz wyciągnę taki sam. Start. I jeszcze raz sobie wyciągnę drugi obok, taki sam. Zobaczcie, że one nie mają w ogóle żadnych takich wypustek, ani tutaj dołków, dlatego nie można je połączyć. To jest informacja, że te bloczki będą pierwszymi bloczkami, tak jak when start. Widzicie, tu nic nie ma. I teraz dobra, mamy pierwszy bloczek i o, jeszcze chwileczkę. I zobaczcie, że ten bloczek ma parametry, takie jasne pola, to już wiemy, świadczą o tym, że jak kliknę, to tam coś mogę w środku znaleźć. Więc klikam. Pierwsza informacja, ponieważ się uczymy, zobaczcie, że ja mogę sobie na górze wybrać robota. Czasami bywa tak, że w aplikacji Blockly mam podłączone dwa roboty, czyli naszego jeżdżącego Dasha, ale mam tu również Dotka i mogłabym go podłączyć i wtedy mogłabym wybrać kategorię Dot. Ja zostaję przy Dashu, bo mam Dasha i teraz zobaczcie, że mój Dash, when Dash, czyli czeka, kiedy Dash, i mogę mieć różne kategorie. Zobaczcie, to są przyciski. O, ja to pokażę na małym. Wiecie, że biały to jest ten na głowie. I kolejne 1, 2, 3 to są przyciski pomarańczowe również na głowie, które mają kropeczki. Te kropeczki oznaczają numerację, prawda? Więc teraz chciałabym, żeby na przykład, nie wiem, wybierzmy sobie jedyneczkę. Oj. Coś, aplikacja mi się zawiesiła. Jeszcze raz. O. Nie wiem, dlaczego u mnie jedyneczka w ogóle jest nieaktywna. Mam nadzieję, że nie będzie dwójeczka. Może jedyneczka nieaktywna?
No dobra, okej. Okay. Zostaję przy dwójeczce. Wymożcie sobie. U was też jest nieaktywna? Pytanie dlaczego? Czekajcie. Przy dotku jest. Przy daszu nie ma. Czyżbym... Chwileczkę, momencik. A ja już wiem dlaczego. U Ani aktywna, u reszty nieaktywna. Uwaga, popatrzcie. W drugim bloczku, który wyciągnęłam, jest, zobaczcie, wykorzystana jedynka. Ja kliknę i ona jest wykorzystana w drugim bloczku, dlatego w pierwszym stała się nieaktywna. Więc spróbujcie zweryfikować. Niech będzie tak, że pierwszy będzie miał baton 1, czyli pomarańczowy 1, a drugi będzie miał baton 2. I jak sobie wejdę do tego z jedynką, to zobaczcie, że świeci się jedynka, to znaczy, że on jest wybrany, a nieaktywna jest dwójka, bo ona jest wykorzystana w drugim przycisku. Czy teraz się wszystko zgadza, dziewczyny? Super. Ok, czyli mam tak. Przycisk pierwszy, przycisk drugi. I teraz chciałabym, że w momencie, kiedy przycisnę jedynkę, to robi mi łuk. W momencie, kiedy nacisnę dwójkę, jedzie mi z linią prostą i tylko ode mnie będzie zależało przestawiać mojego robota, prawda? W odpowiednie miejsce. No to zróbmy sobie łuk. Ponieważ ma być serducho, to mogą być, słuchajcie, jak najbardziej te łuki no mogą być większe, mogą być mniejsze. W sumie z obrotów też by się nadawały. Wszystko zależy od długości naszego serca. Ale spróbujmy sobie z tym łukiem, kombinacją jazdy prosto i skręcaniem, dobra? Czyli wejdźmy w kontrolę, wybierzmy sobie repeat, trójka może być. Teraz wchodzimy w drive, wybieramy jazdę do przodu, czyli forward, i zgodnie z zasadą bierzemy sobie 10 cm, czyli najmniej. I teraz sugerowałabym, ponieważ to ma być taki bardziej zaokrąglony łuk, nie uśmieszek, ale zaokrąglony, to weźmy sobie w drive. I teraz uwaga, ważny jest obrót. Tyle ważne, żeby wiedzieć, gdzie w drugim przypadku ustawić robota. No to weźmy sobie, mój na przykład pojedzie w tym kierunku, tak sobie myślę, z prawej strony będzie jechał, z prawej zaczynał, czyli będzie musiał się obrócić w lewą stronę, tak? W lewą stronę i żeby nie było tak malutko, weźmy sobie 30. I zobaczę, jak przetestuję, słuchajcie, i zaraz Wam powiem, czy mój łuk serca będzie ok. Zobaczcie, uruchamiam, on się na razie świeci. Na czerwono, nic więcej. Super. Słuchajcie, moim zdaniem wyszło fajne serce. Cisza znowu. Halo, halo. Halo, halo. Czy chwilowo było cisza, bo testowałam robocika. Halo, halo, słyszycie? Jest ok, dobra. Słuchajcie, jak najbardziej wyszło... zacina się. Mam nadzieję, u mnie parametry na razie dobrze, ale to czasami w momencie się zmienia, że dobrniemy do końca. Po 20 minut nam zostało. Słuchajcie, te parametry serducha jak najbardziej jest dość... Mogę Wam tylko podpowiedzieć, że nawet obrót o 45 stopni byłby tu jak najbardziej ok. I by się sprawdził, słuchajcie. Byłoby takie, możemy zmienić, byłoby takie bardziej zaokrąglone. Czyli weźmy 45. Ok, widzieć na dwójkę musi jechać. I te łuki są dość, więc ja myślę, że ta 50 jest ok, można nawet dać na 60. To już wszystko od Was zależy i też dzieciaki niech testują, jaki daleki ma być ten szpic od serducha. Dobra, i słuchajcie, już wyjaśniam, to jest gotowy projekt serce i wyjaśniam, na czym on działa. Uwaga, uruchamiam, mój robot świeci się na razie na czerwono. Tadał, może jeszcze raz zatrzymam, dobra, popatrzcie,
Jest. I jeszcze raz. Uruchamiam projekt. Na czerwono. I na razie nic nie robi, nie kręci mi kołami. Ja go muszę teraz postawić w odpowiednie miejsce. Dzieciaki projektują. Jak myślicie, chyba lepiej zacząć od łuków, prawda? Bo jak narysujemy pierwszy, to wiemy, gdzie generować drugi. Czyli zaczęłabym od łuków. Naciskam przycisk pierwszy. Moje koła zaczynają się poruszać. No, już wariuję, bo jest w powietrzu. Ja go położę. Okej. Słuchajcie, zobaczcie, jak kropeczka się porusza. Okej. Świetnie. Narysował nam pierwszy łuk i teraz spokojnie go mogę podnieść, przekręcić tak, żeby zaczął mi obok rysować drugi i znowu naciskam jedynkę. Jak mi narysuje, nacisnę jedynkę. Zobaczcie, że zielone kółeczko świadczy o tym, że się porusza. Super. Idealnie. Fajnie. I teraz uwaga, cały czas program działa. Ja niczego nie wyłączam. I teraz czeka znowu na przycisk 2, ale ja go muszę znowu o kąt obrócić, żeby narysował mi prostą linię. I teraz dwójeczka. Za daleko chyba. Za mało miejsca. Rozbił się mój o krzesło. Znowu muszę obrócić, bo rysuję drugi. To już jest łatwo, bo wiemy skąd zacząć i wiemy dokąd jechać, prawda? I znowu dwójeczka. I jedzie dwójeczka. Świetnie, słuchajcie. I w ten sposób można narysować całe serce. Ja zatrzymuję teraz projekt. Czy w tym projekcie jest wszystko jasne, słuchajcie? Taki projekt z rysowaniem serca to jest fantastyczny projekt, który możecie wykorzystać na przykład na dzień mamy, taty, babci, dziadka, na walentynki. Możecie przygotować dzieciakami, a dzieciaki wykonują taki rysunek, taki projekcik i pokazują to rodzicom. Rodzice się bardzo cieszą, dzieciaki jeszcze bardziej, więc naprawdę prosty projekt, a można wykorzystać. Słuchajcie, jeszcze ja miałam taki pomysł, jeżeli mamy łuki, to możecie się pobawić z dzieciakami w generowanie leniwej ósemki. Czyli zaprojektować, słuchajcie, tak naprawdę jeden łuk i tylko go wywoływać ile? 4 razy. Tylko ustawiać w odpowiednich miejscach. Czyli leniwa ósemka, popatrzcie, jeszcze do projektu. Popatrz jak najbardziej tak. Leniwa ósemka z 4 elementów. Jeden element, przestawiamy robota. Drugi element. I popatrzcie, jakie tu jest istotne w leniwej ósemce, gdzie i w którym miejscu oni ustawią tego robota. To nie jest takie proste. Leniwa ósemka może Wam zająć całą lekcję, aż wyjdzie do dopiero perfekcyjna. Ale niech się naprawdę fantastyczny pomysł z tą leniwą ósemką. Kwiatek, jak najbardziej, Joanna. A macie jeszcze jakieś pomysły, co można wygenerować, wykorzystując rysowanie na podłodze? Czyli kwiatki? Można w ogóle całą łąkę zrobić. Macie domek i do tego można, co jeszcze można wygenerować? Myślę, że chmurki za pomocą łuków. O, chmurka, no właśnie, super. Słuchajcie, w ten sposób, jeżeli tylko przypniecie słoneczko, jasne, że tak. Słuchajcie, to jest genialny pomysł. Właśnie na to padło. Żeby przypiąć, generować rysunek za pomocą robota, elementów, o których my dzisiaj mówimy. Jeden wielki rysunek na podłodze, mega. Słuchajcie, myślę, że jeżeli ktoś będzie miał pierwszą klasę, to może nie, bo musi trochę poćwiczyć, prawda, z tabletami i z robotami. Ale jeżeli dziewczyny macie trzecie klasy, to myślę, że na początek roku szkolnego
pierwszy temat waszych zajęć. Słuchajcie, już wam znalazłam zajęcie na pierwsze spotkanie. Słuchajcie, i stoi z wami w Blokli fale. O? I mamy wspomnienia, super, słuchajcie. No widzicie? Dobra, słuchajcie, a ja tu chciałam z wami jeszcze jeden projekt. Projekt, za pomocą którego już nie będziemy się obracać w prawo lub w lewo, ewentualnie prosto. Tylko chciałabym, tak sobie pomyślałam, żeby wasz robot spróbował wygenerować labirynt. I owszem, ten labirynt czasami będzie się, ponieważ myślę tutaj o generowaniu labiryntu w sposób losowy. Czyli my nie wiemy, czy robot pojedzie w prawo, w lewo, czy do przodu. I też nie wiemy, czy robot przypadkiem nie zamknie labirynt. A potem dzieciaki mogą same generować. O, dobra, trochę wolniej będę mówić, chociaż zależy mi na czasie. Dobra. Słuchajcie, generujemy labirynt w takim razie, dobrze? Nowy. Create new. Labirynt. A czy widać? Okej. Jak widać, to patrzcie, co robię, dobra? Piszemy labirynt. Labirynt. I tworzymy. Okej. Widać obraz? Słuchajcie, bo to jest najistniejsze. Czy dalej zacinam, czy w miarę? Już. Chyba zacinam, tak? Widać. Poruszał się, uwaga. W Drive. Chcę, żeby poruszał się do przodu. 50 to za dużo, więc wybierzmy sobie nasz labirynt, niech ma 30. To chyba na bloczki na macie mają nawet koło tego, prawda? Uwaga. Jest. Dobra, słyszycie, internet przed chwilą mi spadł, ale to u mnie. Teraz powinno się poprawić, bo widzę, że ruszył. Znowu. Gdzie robot będzie jeździł do przodu, ale umawiamy się. Jedzie do przodu i to jest pierwszy bloczek. A potem się zastanawia, o, ja tutaj wejdę do prezentacji. Uwaga. Prawo. No to uwaga. O. Pulpit. Już. Dobra. Wejdźmy sobie w taką kategorię, której jeszcze nie znacie. To jest na dole taki niebieski kolor. Nazywa się Variables. I wybieram sobie pierwszy bloczek. Set. Ale daję sobie z boczku, dobra?
I teraz mamy coś w rodzaju zmiennych. Zawsze tłumaczę dzieciakom szuflada, w której mogę przechowywać różne rzeczy. Albo taka kostka do gry. I teraz zobaczcie, mam tu pomarańcze, klikam na pomarańcze i teraz chciałabym, żeby moja pomarańcza, jak mi się nie podoba... Niedobrze. To muszę jeszcze... Raz. Okej, halo, halo. Okej. Halo, halo, jak teraz, dziewczyny? Jest OK? Musiałam jeszcze raz przerestartować, ale chyba będzie pewniej na tą końcówkę. Super. Dobrze. No to wracamy. Super. Poczekajcie chwilkę, muszę jeszcze raz uruchomić mój pulpit. Natomiast jak jesteście w aplikacji Blockly, to mogę Wam podpowiedzieć, co robicie. Jak jesteście w pomarańczy... Jak jesteście, słuchajcie, w pomarańczy. No, u mnie teraz problem z podłączeniem tabletu. Jeszcze chwilę, dziewczyny. Okej, idzie w dobrym kierunku. Jest. Dobra, mamy to. Jesteśmy w pomarańczy, słychać mnie to super. I teraz zobaczcie, jeżeli dzieciakom się podobają inne owoce, bo one zawsze będą kombinowały, jak zamówicie, mogą sobie wybrać dowolny owoc, ale umawiamy się, że jak wybierają jeden owoc, to się go już trzymają do końca. Ja zostawię sobie pomarańcze i teraz chcę, żeby moja pomarańcza, uwaga, losowała się, czyli wchodzę na symbol kostek do gry. I w tych kościach do gry chcę, żeby się losowała od 1 do 3, bo chcę mieć prawo, lewo, właściwie to prawo, lewo, a jak ani 1, ani 2, nie, muszę mieć 3, bo prosto też musi mieć trójkę. Nic nie krzyknam, wtedy pojedzie do przodu. Uwaga, i teraz tak, plusami i minusami mogę sobie generować tutaj inne liczby. Więc będę miała od 1 do 3. Mam nadzieję, że słychać mnie teraz. To wszystko powinno być OK. Dobra, Jadwiga, już, już, już. Jesteśmy jeszcze raz. Jesteśmy w programie Blockly. Mam one start. Jadę do przodu 30. Z kategorii variables, taka niebieska kategoria. Wyciągam pierwszy bloczek. U mnie już powinno być OK, zresetowanie. A Jadwiga, czy widzisz to, co robię? Wyciągam pierwszy bloczek. Klikam na pomarańcze. I chcę, żeby moja pomarańcza losowała, czyli wybieram kostki do gry od 1 do 3. Przy okazji zobaczcie, że jak będę odejmować, to mogę mieć wartości ujemne. To tak na przyszłość, gdyby komuś wpadło do głowy na przykład zabawa, jeśli chodzi o pieniądze, czyli dług, kredyt i bawienie się z dzieciakami na liczbach ujemnych. No ale my zostańmy na razie od 1 do 3. Zatwierdzam.
Jadwiga jest okej? Okay? U Joanny stopka. U mnie wszystko ok, parametry jak najbardziej na wyższym poziomie. Wszystko zresetowane, słuchajcie. Powinno być jak najbardziej w porządku. Proszę, Joanna, żeby u ciebie coś spróbować zresetować. Nie wiem, odświeżyć jeszcze raz, wyjść i wejść. Dobra, słuchajcie, czyli tak, rosuję sobie od 1 do 3 i umawiam się. Jeżeli jedynka, to skręcam w prawo. Jeżeli dwójka, to skręcam w lewo. A jeżeli trójka, to właściwie nic nie robię, bo nie mogę się obrócić o kąt 0 stopni. I tak chyba zostawimy, że po prostu nie będę się ruszać. Ewentualnie mogę się obrócić, uwaga, o 360, jeżeli dzieciaki by tak chciały. I co teraz robię? Wchodzę znowu w kategorię niebieską i wybieram, popatrzcie, trzeci bloczek od góry. If. Popatrzcie, łączę te niebieskie wszystkie ze sobą. Jeżeli klikam znowu na pomarańcze i wybieram. Pomarańcza, uwaga, równa się jedynce. Jedynce. O, kliknęłam jeszcze raz. Dwie jedynki mi jedenastka wskoczyła. Zobaczcie, tu na górze macie ten warunek. Jeżeli pomarańcza równa się jedynce, już nie wybieram kości do losowania, wylosowałam tylko raz, to tak jak rzut kostką do gry. Czy mamy to, jeżeli pomarańcza równa się jeden? Zatwierdzam. No i teraz uwaga, jeżeli jedynka, to powiedzmy skręcam w prawo. Wchodzę w drive. Wybieram turn right. Mówię o 90 stopniach, bo ja chcę się poruszać tak jak po macie, prawda? Czyli lewo, prawo lub ewentualnie do przodu. Znowu wchodzę w variables, czyli kategorię niebieską. Znowu wybieram if. Łączę. Klikam na pomarańcze. Teraz wybieram sobie dwójkę. Równa się 2. Zobaczcie ten warunek na górze, żeby nie przeklikać dwa razy dwójek. Bo wyjdzie 22. I teraz skręcam w lewo, prawda? W lewo. Skręcam w lewo. I uwaga, trójki w ogóle nie dopnę. To znaczy, że jak wylosuję trójkę, to nic nie zrobię. Ewentualnie, pamiętajcie, dzieciaki mogą chcieć, wchodzę w zmienne, wybieram if, klikam na pomarańcze, ma być równa trójce. OK. I wybieram drive. I teraz słuchajcie, wszystko jedno, czy lewo, czy prawo. I teraz zobaczcie, testujemy. Czy da się ustawić co? Nie, nie da się ustawić 0. Co wybiera? Wybiera nam 360 stopni. No ale przecież jak się obrócę o 360 stopni, to znowu będę tam, gdzie stałam. Więc jak dzieciaki chcą się obracać, to niech to będzie 360 stopni. Czemu nie? Tylko tyle, że ponieważ mój robot będzie miał przyczepiony pisak, to będzie w tym miejscu rysował koło. Więc trzeba się zastanowić, ale to może całkiem nieźle wyglądać. OK, i teraz wracam do... Czy to mamy? Słuchajcie, potwierdźcie mi, czy to mamy. Już finiszujemy. Małgosia jest, super. Ania również. Jest, jest potwierdzone, że tak. Dobra, no to idziemy dalej. Wejdźcie w start. I tu macie taki, takiego krokodyla o nazwie funkcja. I teraz popatrzcie, co ja zrobię. Jadwiga, czy dalej problem z rzutem? Z moim głosem i z... Popatrzcie, co ja zrobiłam z tą funkcją. Aha, okej. Okay. Jak możesz, to spróbuj to nadrobić. Naprawdę mamy bardzo mało rzeczy. Pamiętaj, że te wszystkie niebieskie klocki, popatrz, znajdują się w kategorii variables, czyli takiej niebieskiej tutaj na dole. I spróbuj sobie metodą prób i błędów dopasować to, co mamy na ekranie. Ja skończę z dziewczynami i bardzo chętnie jeszcze raz z Tobą mogę przećwiczyć ten projekt i zbudować go od podstaw.
A my idziemy dalej. Słuchajcie, taka funkcja, ona się nazywa funkcja 1, niech będzie, już tego nie zmieniamy. Chociaż jak kliknę, to zobaczcie, że ja mogę tutaj nazwy zmienić. Dobrze? Ale nie zmieniamy. I teraz ta funkcja będzie losowała, w którą stronę mam robić obrót. Wejdźmy w start. I tu na dole mamy taką call function, czyli popatrzcie. Ta funkcja mi wybiera, w którą stronę skręcam, a tu dołączyłam bloczek, który mnie informuje, że właśnie mam iść teraz do tego bloczka obok. Czyli zobaczcie, kiedy uruchomię start, jadę do przodu 30, teraz wskakuję, o przepraszam, teraz ten bloczek mnie wysyła tutaj, tutaj losuje moją pomarańkę od 1 do 3, ustawia obrót, i on się tutaj obróci. I co ma dalej znowu zrobić? Znowu ma jechać do przodu. Czyli co muszę zrobić z tymi dwoma bloczkami? Ma ktoś pomysł? Ja chcę generować tak właściwie cały czas, dopóki nie zatrzymam projektu. Wchodzę w kontrolę. Jasne, Małgosia. I ja bym powtórzyła zawsze, czyli repeat forever. I pozwoliłabym, żeby mój robot rysował mi ten labirynt. Dokładnie tak, Beata. Niech ten robot rysuje mi labirynt tak długo, aż ja po prostu nie wyłączę programu w tym miejscu, czyli w lewym dolnym rogu. I słuchajcie, cały program do rysowania labiryntów jest wygenerowany, ale pamiętajcie, że ten labirynt będzie rysowany losowo. Czyli czasami ścieżki się będą zamykać, no ale jak to w labiryncie bywa, no niektóre labirynty mają ścieżki bez wyjścia, prawda, albo do niektórych nie można w ogóle wejść. Super, słuchajcie, projekt jak najbardziej, projekt jak najbardziej funkcjonuje i działa. Pamiętajcie tylko, że przy tym obrocie 360 tu ja na przykład z moimi dzieciakami w ogóle tego nie daję. O, teraz włożyłam to inaczej. Widzicie? Ja sobie położę to z boku. Ja tego w ogóle nie daję, ponieważ jak on wylosuje trójkę, to nie zrobi nic, czyli się nie obróci. Ale możecie to zostawić, a ja Wam jeszcze pokażę jedną rzecz, w jaki sposób się losują tą zmienne. Robota mam uruchomionego i zobaczcie, uruchamię program. Uruchamiam. OK. I teraz zobaczcie, na ekranie pojawiła się moja pomarańcza. I ta pomarańcza wylosowała trójkę. Trójka oznaczyła, że on zrobił dookoła i się obrócił. Teraz mam jedynkę. Dokładnie tak. No mój, za chwilę, mój ma mało przestrzeni, ale dokładnie tak. I popatrzcie, cały czas możecie kontrolować, że jak te parametry się będą zmieniały. Małgosia, pytasz, czy będzie wyjście? My zaczynamy labirynt, najlepiej labirynt rysować gdzieś tam od środka, ponieważ losowo, jeżeli decyduje się na wybór drogi, to ta losowość może spowodować, że on właściwie się może, słuchajcie, kręcić w kółko i robić jakieś kwadraty tak naprawdę w środku, ale może się rozrysować tak, że będzie jeden wielki labirynt. Czy możemy to przewidzieć, Małgosia? Nie możemy niestety, ponieważ to jest losowość. Więc no nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. To tak jak wyrzucenie szóstki na kostce do gry, prawda? Może się zapętlić, jasne, popatrzcie, to jest cały czas mi losuje. Raz dwójkę, ale kto ma pewność, że za drugim razem nie wylosuje dwójki? Może wylosować znowu dwójkę, popatrzcie, znowu wylosował dwójkę. Więc cały czas robi obrót w tą samą stronę. Znowu wylosował dwójkę. Zobaczcie, no to jest los, tak? No ciekawe, czy... poczekajmy. O, teraz jedynkę, prawda? Myślę, że będzie zabawa, dokładnie. A poza tym fajnie jest ten projekt też przegenerować. Jeżeli nie chcecie losowości, to pamiętajcie, że macie możliwość wygenerowania za pomocą przycisków. Czyli jedzie 30 i teraz ja deduję. Jedynkę jak nacisnę, jedzie w prawo, dwójkę jedzie w lewo, trójkę w ogóle się nie obraca.
No i tym sposobem to od nas będzie wtedy zależało generowanie tego labiryntu. Okej, słuchajcie, dobrnęliśmy w ten sposób do końca. Część praktyczną. Ja tak naprawdę jestem teraz do Waszej dyspozycji i jeżeli mielibyście jakieś pytania, wątpliwości, jeżeli chcielibyście coś jeszcze przegenerować, to proszę piszcie, pytajcie. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście, nie wiem, czy był jakiś plan, bo czasami fopa popełniam. Joanna, bardzo dziękuję również. Mam nadzieję, że było ciekawie i mam nadzieję, że było kreatywnie, a w Waszych głowach urodziło się już mnóstwo pomysłów na wykorzystanie tego w przyszłym roku szkolnym. Mam nadzieję, że to gdzieś zostanie. Cieszy mnie, że to zostanie w aplikacji, że to jest zapisane i będziecie mogły do tego wracać. Myślę, że jedno proste podłączenie i od razu przypomni się, co robiłyśmy. Słuchajcie, Wam dziękuję za Waszą aktywność, bo to, że byłyście, to, że pytałam, a Wy zaraz byłyście zwarte i gotowe, żeby udzielać odpowiedzi, dla mnie było bardzo ważne i istotne, bo przez to łatwiej i przyjemniej prowadziło mi się dzisiaj spotkanie z Wami. Joanna, super, trzymam mocno kciuki. Dziewczyny, dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze. Jeżeli nie będziecie mieć już do mnie pytań, bo często pada pytanie, czy ja muszę być jeszcze do 21 w pokoju. Jeżeli wszystko jasne, nie musicie być w pokoju do 21, spokojnie możecie się oddać swoim obowiązkom, nie wiem, kolacji, dzieci i tak dalej. Ale ja jestem do 21 i tak jak mówię, jeżeli jestem przerwna, to piszcie i wołajcie. Mam nadzieję, że mnie cały czas słychać. Dzięki raz jeszcze, serducho dla Was tutaj. Czekajcie. To chyba się robi tak. Źle. Moment. O, takie serducho na dole. Dziękuję, Wam bardzo serdecznie. W razie pytań, wątpliwości piszcie. Nie wiem, czy Jadwiga jest dalej, czy coś powtórzyć.